Z tej strony Kamila Wybrańczyk. Wraz z moją marką zostaliśmy partnerem podcastów Żurnalisty i z tego miejsca chciałabym Wam życzyć miłego odsłuchu oraz zaprosić Was na moją stronę bajkamilawybrańczyk.com, gdzie znajdziecie mnóstwo moich produktów. Dajcie się zabrać w świat fascynujących zapachów tworzonych z pasji i miłości do perfum. Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok. Bo to dzięki wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo, bardzo i to bardzo wam dziękuję. Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozi. Rozmowy bez kompromisów. Wieloletnie doświadczenie światowej klasy czasomierzy. Bezpieczeństwo i prestiż na najwyższym poziomie. Royal Watch. Polecam Mateusz Borek. Mnie zawsze zastanawiam, jak się przedstawia taki gość jak ty, ze względu na to, że posiadasz pewnego rodzaju pseudonim i posiadasz również dane personalne. Jak ty wolisz być przedstawiona? Po imieniu Basia. No właśnie, bo tak wiesz, bo to, ja miałem dokładnie ten sam problem, zresztą to na pierwszym podcaście od tego zacząłem podcast i od tego też chciałem zacząć z tobą, z Moniką z Dzieciaków Cudaków. Mm -hmm. Że ona jest tak bardzo dzieciaki cudaki, a że z drugiej strony... Gdzie I, jest Monika? No właśnie, czy Monika z imienia i z nazwiska w ogóle nie jest... Znana. Z... Tak. I nie myślałaś nigdy o tym, żeby na przykład przetransformować w jakikolwiek sposób... Myślałam. No właśnie, i dlaczego, Myślałam, nie? żeby zrobić się po prostu Basią Cichocką, mruk, mm -hmm. czy, czy samo Cichocką, bo czasami też jednak. Tak, to w ogóle używa. bardzo fajne by było, ale w ogóle sama Cichocka nawet byłaby, tak. byłaby fajna. No. Myślałam o tym tym bardziej, że nie jestem aż tak ja osobiście, jakby wiele osób tak typiara, typiara, mm -hmm. ale ja nie do końca jakby czuję ten e, pseudonim. No właśnie, a to tak, jak go nie czujesz, to z czego to się wzięło? Po prostu. Typiara, co znaczyło, no, ja może wiem, słowo ja typiara, tak? Dla mnie, mm -hmm. no to jest po prostu, no człowiek, kobieta, typ typiara, zwykłe, zwykła osoba po prostu. o. Ja szczerze, typiara, Normalnie. to miałem takie, takie bliskie nie, właśnie typiara, to miałem takie bliskie skojarzenie do dresiarstwa. A też może tak być. A ja zawsze chciałam być dresiarą. No, no tak, no. hip-hop i takie, takie okolice. Tak, chciałam jeździć na deskorolce. Naprawdę? I tak. dlaczego nie jeździłaś? Nie miałam funduszy, żeby zainwestować w deskorolce. <laughs> Okej. Okay. Ale jak już słuchałeś tego hip-hopu, to nie dało się tego ukraść. A pobiłaś kiedyś kogoś? Na, ty chyba pobiłaś? Tak, pobiłaś. No właśnie, tak mi się też wydawało. Pobiłam, szczerze szczerze rozmawiałem chyba z trzema, czterema ofiarami, które, <laughs> które były pobite przez ciebie, ale zawsze mówił, że przepraszałaś. Akurat chyba tego, tego dziecka nie przeprosiłam, ale ja też byłam dzieckiem, nie to, moje dzieci, nie? Mm, no tak, no ja wiem, że... Cudzych dzieci, dzieci nie wolno. Chłopak I... mi dokuczył po prostu, nie? Na tematy rodzinne, więc musiał dostać. Do, do, tego, do tego chciałem żeby, ale, tak, ale tak już zupełnie na poważnie, bo ja z Twoich filmów, to co Ci powiedziałem przed rozmową, widzę taką piękną obserwację świata. Co cię najbardziej interesuje w ludzkich zachowaniach? Dlaczego y, ludzie nie, y, odnoszą się do wszystkiego, wszystkich tylko y, na podstawie y, własnego mózgu? Mhm. Tego nigdy nie potrafię sobie chyba wytłumaczyć. Bardzo bym chciała to zmieniać wśród ludzkości, żeby byli bardziej ludzie empatyczni dla siebie i nie postrzegali drugiej osoby na podstawie własnych doświadczeń, mhm. własnego posiadania lub nieposiadania nawet rzeczy materialnych. No i na podstawie tego, co ja lubię, a ktoś może nie lubić. Mhm. Nie potrafią ludzie często tego zrozumieć. No jasne, jasne że nie. Ale Ty też mówiłeś, że Instagram i to wszystko, co robisz, też wyleczyło cię z kilku Bardzo. rzeczy. No to z czego cię zaczęło to leczyć? Co ci pokazało? żeby nie przejmować się opinią, mm -hmm. chociaż ja się nadal tego uczę, bo są, są momenty, kiedy, kiedy gdzieś tam się przejmę tym yy, wszystkim. Nie? Jak jakiś negatyw do mnie dociera, negatywów mam mm -hmm. mało, więc yy, często ten negatyw jest bardziej przeze mnie zauważalny niż, nie wiem, tysiąc pozytywów. A ale robiłaś jakieś... walczę z tym. Ale czekaj, ale robiłaś na przykład jakieś filmy, które paradiowały jakieś zachowania, które były stricte Twoje? No bo z tego to mogło być pierwszą inspiracją w ogóle. Tak naprawdę mogłaś spojrzeć hmm. na siebie w krzywym zwierciadle. Może nie stricte moje, a, a stricte e, osób, które gdzieś tam może mi dopiekły nie? Hmm. Takim, takim gadaniem zwykłym. No to co ci na początku do, było takim, takim czymś, co mogło ci dopiec? Że stwierdziłaś, że to sparedujesz. Um. No, właśnie takie. Pierwszym w ogóle takim filmem. Nie wiem, czy on był do, dosłownie pierwszy, czy on mhm. był drugi, czy trzeci w kolejce. To był taki film, gdzie po prostu poczułam w pewnych, jakby, czy bliskich osobach, czy znajomych dalszych, coś takiego, że ich jest lepsze. Mhm. Nie? I zrobiłam ten film na podstawie, nie wiem, chyba, nie pamiętam dokładnie, ale chyba sera żółtego. Iż, iż druga koleżanka mądrze się gdzie kupuje najle najlepszy ser żółty. Być może to jest naprawdę najwspanialsze ser żółty, ale, ale ja kupuję swój i mi smakuje, więc po co? No ale to też nie jest tak, że ty trochę pokazujesz, że życie traktujemy czasami za, za zbyt mocno na serio? Tak. Że, że życie to jest taki fajny element dobrze spędzonego czasu. Ale bez tego fajnie spędzonego czasu, życie tak naprawdę jest niczym. To tak jak ten Ricky Gervais, który ci wysłałem uh -huh. przed rozmową, powiedział, że tak naprawdę rodzimy się, jemy, sramy i umieramy. I, no, i tak naprawdę bez prawda. tych szczęśliwych momentów to jest tylko i wyłącznie to. Uh -huh. I o tym też, bo, bo, bo tak jak ci powiem, mój pomysł, żebyś ty pojawiał się u mnie w podcaście, był tym, że pomyślałem sobie, wow, ty masz świetną obserwację rzeczywistości, ty potrafisz dostrzec takie przywary i pokazać je w taki sposób. Że nawet ten, kto się tak zachowuje, on może tego nie dostrzec. Ale kiedy ktoś mu to wyśle, to może mieć taką chwilę refleksji, że on faktycznie jest tym gościem. Bardzo, bardzo bym tego chciała. <laughs> Tylko mm, nie wiem, jakby ja, ja bardzo mam do, duży kontakt też na skrzynce prywatnej z e, moimi obserwatorami, i nie do końca wiem, czy, czy, o, czy, czy to, co powinno dotrzeć hmm. do osób, które powinny to zrozumieć i zastanowić się nad sobą, czy tak nie robią przypadkiem, czy to dociera. Ale najszczęśliwszymi momentami, jak czytam komentarze, są osoby, które są, potrafią być y, bardzo szczere pod komentarzami mm -hmm. i przyznają się do tego, że o, to ja. No, tylko wiesz, że to jest e, też tak, że czasami ty nadal przedstawiasz te osoby mm -hmm. w takim świetle, że nie pokazujesz, jak na nie reagują inne osoby, tylko pokazujesz ich zachowanie, że to też nie jest tak, że modne jest być smerfem marudą. No o nie ja się bardzo, bardzo obawiałam przy publikacji pierwszych filmów, że bo, bo jakby każdy film może być zrozumiany różnie. I ja sobie zdawałam z tego sprawę. Nie wiem, czy gdyby pierwszy film mu nie odniósł sukcesu, czy to dalej by trwało, no tak, bo, bo mogłabym się zamknąć w sobie. No tak, i kiedy spadłby jeszcze na ciebie hejt, a ty sama też mówiłaś o tym swoim zakompleksieniu i o takich rzeczach, które są gdzieś tam. Uwielbiam się, że ktoś pomyśli, że jakaś, nie wiem, gruba, ziryt, zirytowana baba, nie? Mhm. No ale to już no, ruszyłaś też to zirytowanie, bo ty powiedziałaś, że mnie Instagram wiele nauczyło sobie, wyleczyłam się ze wielu swoich frustracji, bo kiedyś byłam bardzo narzekającą osobą. To jakie swoje wady wyśmiałaś na tym swoim profilu? Jakie to były frustracje? Co, co powodowało, że tak siebie nazywałaś, jak teraz przeczytałem? To, że nie potrafiłam wcześniej zrozumieć tego, że ktoś ym, może mieć inne spostrzeżenia, inne mosknicie. Czyli czekaj, czyli tylko twoje było najlepsze? Tak. Ale to też. Nie... Trochę tak. No. Cierpiałam mhm. z tego powodu, że ktoś mnie może nie rozumie, albo że ma swoje zdanie. Mi to sprawiało ból. Nie wiem do końca ale, ale to czekaj no to dobrze no to opowiedz mi Zależy o swoim świecie sytuacji, przed tą refleksją no właśnie no. opowiedz mi o swoim świecie i swojej wizji świata przed tą refleksją co wydawało ci się głupie na przykład że jeżeli ktoś mówi ci że ma inne zdanie na no jakieś nie, tam No ktoś poucza. Mhm. Bo to też zależy, jak kto powie swoje zdanie. Jeżeli ktoś powie swoje zdanie, że ma swoje zdanie, to ja to szanuję, ale jeżeli ktoś chce powiedzieć mi swoje zdanie, bo po prostu inaczej robi jak ja, to ja tego nadal nie cierpię, nie? Okay. Ale to jest bo tak... ja to rozumiem, że ktoś mhm. nie. No nie wiem, podam ci przykład. No, ja, ja na przykład jestem osobą, która lubi czystość, bardzo mhm. dużo sprząta. E, chociaż też zmieniłam się trochę, bo kiedyś byłam bardziej jeszcze pendatyczną mhm. osobą, e, ale mam dzieci i odpuściłam po prostu. Bo wiem, że um, kiedy, do domu, po, kiedy w domu pojawiają się dzieci, to już y, też lustro nigdy nie będzie czyste. Mm -hmm. um, więc. Y, no. Tutaj mi to bardzo dużo dałeś, zmieniłam to, e, ale, ale wiesz, no, spotykałam się z, z takimi jakby anegdotami w swoim życiu, że ktoś, kto, kto po prostu y, nie ma potrzeby tego, żeby sprzątać tyle, ile ja sprzątam, mhm. e, no, zdarzyły się takie wiesz, e, takie szpileczki, że e, nie wiem, no, ja się wolę pobawić z dziećmi, niż mieć czysto w domu. A to bolesne. A, a to trochę jednak. Mhm. Aha! Czyli co, ja się nie bawię z dziećmi, tylko sprzątam? No wiesz, no takie, takie ocenianie swojego świata na podstawie czegoś, bo ja robię, a ktoś nie robi, no to jest bardzo złe. I ja się z tego uleczyłam. Mm -hmm. No ale dobra, no to, to był taki bardzo yy, i to bardzo dosadny e, przykład. I też powiedziałeś, że do 25 roku życia czułaś się młoda i właściwie nie doceniałaś tego czasu, który wtedy miałaś. że teraz widzisz, że on jest płynny. I odczuwasz skutki biegu czasu, i myślisz już też o przyszłości. Jaka, Twoim zdaniem, będzie przyszłość? Nie mam pojęcia, jeśli mam być szczerym. A jeżeli patrzysz na zachowania ludzkie, bo to wszystko, co opowiadasz, opowiada o dzisiejszych czasach, Wyobra myślisz, że one się jakkolwiek różnią od tego, co już kiedyś było? Yy, wiesz co? Yy, ja się ostatnio nad tym bardzo dużo zastanawiam, yy. sama w sobie. Bo jest bardzo dużo takich treści, że kiedyś ludzie byli inni, kiedyś ludzie potrafili szanować to, co mają, bo mieli mniej. Kiedyś to ludzie byli bardziej przyjaźni względem do siebie, bo, bo właśnie jakby nie było może takich porównań. Nie wiem, ja na przykład często rozmawiam ze swoją mamą o, o, o też takich jakby relacjach międzyludzkich, i być może moja mama po prostu miała inne przeżycia, bo została sama z trójką dzieci, nie? Więc, więc nie miała jak gaworzyć z sąsiadkami non-stop i oceniać te relacje, ale jakby pokoleniowo biorę to pod uwagę, to wydaje mi się, że niekoniecznie. To po prostu zależy od. Um... Od każdego człowieka i od tego, w jakim towarzystwie się znajdziemy, a znaleźć się w dobrym towarzystwie, który, w którym jesteśmy rozum, rozumiani, mm -hmm. w którym możemy być ze sobą na dobre i na złe, to jest bardzo duże szczęście. I szczerze, nie wiem, czy ktoś tak ma w stu procentach. No ja też przygotowując się do tego podcastu, myślałem sobie o tym, na ile to jest uniwersalne, niezależnie od lat i od niezależne jeszcze od środowisk. I sobie pomyślałem, że to jest uniwersalne w każdym możliwym celu, bo ja, ja uważam, akurat, że ludzie wcześniej byli jeszcze bardziej chamscy, no bo ta struktura po prostu poprawności politycznej nawet była dużo mniej, mm, dużo mniej zainfekowana przez to, co wypada, a co nie wypada. Dzisiaj już jesteśmy dość mocno skrojeni w, akurat pod ten, pod ten garnitur tego, co możemy powiedzieć, a czego nie możemy powiedzieć, więc wydaje mi się, że i tak, koniec końców, dzisiaj jest dużo grzeczniej, Dzisiaj też jesteśmy dużo lepiej wszyscy wykształceni, my tego nie No właśnie, myślę, że, że ludzie są mądrzejsi teraz, tak. bo ja uważam, że tak. No tak, I, ja myślę, że i z, tak, też z tego względu się dzieje tak, że mają bardzo y, duży dostęp do wiedzy, bo faktycznie tutaj się zgodzę z tym, że kiedyś trudno było o wykształcenie. Wykształcenie mogli zdobyć tylko ludzie z dobrych domów, mm -hmm. z, z domów, który, w których się powodzi. A teraz tak naprawdę, no każdy może, kto ma ręce, trochę oleju w głowie, Zrobić coś fajnego w życiu. No. Nawet bez oleju, w głowie. Nawet no bez ta, oleju. W głowie, no. to, to Trochę skrzypi, ale to. to ale się... wiesz, jak ktoś wydaje się jakiś taki y, troszkę, który kto ma mniej oleju, to może, y, może jest bardziej cwany wtedy. Możliwe, no bo tutaj I po prostu kombinować. zupełnie, bo to też chodzi o różną umiejętność. Bo wiesz, ja na przykład często wspominam sobie czasy szkolne mm. i, i też sobie myślę o ludziach, którzy byli kujonami, a y, którzy totalnie mieli naukę, to w ogóle wiesz, wywalone na to. I często w życiu dorosłym zdarza się tak, że, że, że ci, którzy w ogóle się nie uczyli, poradzili sobie tak świetnie w życiu, bo mm. skorzystali z tego, że Bóg dał im ręce po prostu i trochę pasji. No dobra, no patrz. Ty się uczyłaś, ja się nie uczyłem. A dlaczego się uczyłaś? Ja się uczyłaś. No ja się kompletnie nie uczyłem. Ja byłem uczniem, który zdawał, nie tylko no, z klasy ja, ja, do klasy, Ja, żeby ja zdać. mogę przyznać szczerze, że uczyłam się tylko dla mamy. Okej. Okay. To ja nie, nie, lubiłam nie lubiłam szkoły, nie lubiłam nie lubiłam systemu, który, który wprowadzał tylko i wyłącznie do tego, żeby tak naprawdę nas um, trochę ogłupiać moim mm. zdaniem. Ale czułaś na przykład, że masz predyspozycję do czegoś? No bo my już rozmawialiśmy o tym malowaniu. Ty mówiłaś, że tak naprawdę szkoła zabiła w tobie malowanie, że, że gdzieś tam po prostu... To... No może źle zrobiłam, że nie poszłam po prostu do plastycznej szkoły, chociaż na przykład moja mama mnie akurat namawiała tak, mm -hmm. na to, żebym poszła, ale ja chciałam tak... Um, Chodzić do takiej szkoły na tamten czas renomowanej, gdzie chodzili wszyscy mądrze. Mm -hmm. Ale to, to było tak. Którzy że... się dobrze uczyli, no, ocenowo, nie? Nie wiem, czy mądrzy byli. Ale bo, bo to też chyba ktoś u mnie ostatnio o tym mówił w podcaście: że chciał chodzić do, do takiej, że chciał się dobrze uczyć ze względu na to, że. Nie miał tego wszystkiego, co miały te dobrze wykształcone dzieciaki, które były często bogate i tak dalej i chciał nadrabiać nauką. U ciebie było bardzo podobnie, no bo ty tam sobie to wcześniej wymarzy, wymarzyłaś, że będziesz pracowała w banku i będziesz zajmowała się finansami i zastanawiało mnie na ile to też był ten proces u ciebie. Hmm. Praca w banku to właściwie przydarzyła się przez przypadek. Mm -hmm. nie? Ja po prostu szukałam. A gdzieś tam, jak byłam małą dziewczynką, to tak. w, jak zobaczyłam bank, po prostu po raz pierwszy pojechałam z mamą do miasta. Wydawało mi się Czyli od małego to... kasę. Tak, bardzo, bardzo fajny budynek. Panie w białych koszulach wydawały mi się bardzo eleganckie, więc jak byłam małą dziewczynką, to też kiedyś chciałam być elegancką panią. Mm -hmm. Ale później mi się to znudziło. No nie, mi się zawsze akurat panie w bankach podobały, ale może tak. właśnie przez to, że przez to, że one były takie, takie ładne i takie właśnie... Zadbane, Tak, zadbane, one no. zawsze wyglądały tak, i właśnie takie dobrze. idealnie. Tam, I wszyscy myśleli, że panie w bankach zarabiają bardzo dużo hajsu. Tak, no ale to wiesz co, przejdźmy od razu z tego pracy w banku, bo to jest bardzo ciekawy temat. Był u mnie Kuba Małecki, taki pisarz. Widziałam. właśnie I on opowiadał o pracy Zgadzam w banku. Zgadzam się w 100 z tym, I co co też, powiedział. też robiłaś takie rzeczy jak Kuba? Tak. No i, i jak to wyglądało z tej twojej... Perspektywy, kuby była Kuba akurat mówił, że się nie odnajdywał w, w tym klimacie, bo, bo nie potrafił po prostu wciskać, mm -hmm. nie? że pewne rzeczy, jakby brak wiedzy u pracowników go przerażały, mnie też to przerażało. Zresztą ja też miałam ten brak wiedzy, mm -hmm. pracując w finansach szkole nie lubiłam nigdy, bo one mi nic nie dawały. I jakby nie wiem, czy to jest związane z moim charakterem, bo ja taka jestem, że jeżeli czegoś się nie nauczę sama, to mnie nikt Aha. nie nauczy. Nie wiem dlaczego, czy jestem taka nieposkromiona, czy po prostu mam taki cel, który chcę zrealizować po swojemu, nie? Ale, ale w stu procentach biłam brawo temu, co powiedział Kuba. To, jest, to było coś takiego, co mnie przerażało, że to, też, to jest duża, duża odwaga chyba, żeby coś takiego powiedzieć. Bardzo no, duża. Tak, bo jednak wydaje Bardzo mi się, że duże. takie banki potrafią zadeptać e, takiego kogoś, kto ma odwagę raczej mówić o takich rzeczach, że na przykład tak wyglądają niektóre procedury w tych, e, w tych bankach. No i znam pracowałeś długo, bo to naprawdę długo tam. Yy, pro... Pracowałam... Trzynaście lat? Ja, ja tą pracę lubiłam, nie? Yy -y. Ja tą pracę lubiłam. E, lubiłam kontakt po prostu z, głównie z klientami, ja się bardzo odnajdowałam w tej pracy. Okay. Ale niekoniecznie atmosfera mi zawsze odpowiadała tam nie? wśród jakby też y, pracowników, bo faktycznie jest coś takiego, że korporacje, czy banki, czy w ogóle jakieś takie instytucje, gdzie się sprzedaje, no to wchodzi taka rywalizacja, nie? Kto, kto zrobi więcej. A że ja też trafiłam później już y, jakby w ostatniej pracy bankowej y, do, do banku, gdzie, gdzie pracowałam z osobami bardziej doświadczonymi ode mnie, starszymi po prostu, y, no to. Trudnością moją było to, żeby, żeby po prostu, żeby mi te kobiety uwierzyły, że ja jestem normalna, że ja nie hmm. chcę być szczurem, który wygrywa wszystkie konkursy i, i robi najlepsze wyniki, chociaż przez przypadek tak. Po części było. No bo ty masz coś takiego naturalnego, moim zdaniem przynajmniej, że ci ludzie lubią, że ty wchodzisz i ty wypełniasz miejsce energią, tym po prostu kim ty jesteś. Ale nigdy nie chciałam robić czegoś takiego, że, że oszukuję ludzi, mm. nie? więc y, z tego, bo tutaj jest jakby z, z tej strony, no to. Y, nigdy pamięta... nie zataiłam jakichś prowizji czy, czy wiesz ubezpieczeń na przykład, więc zawsze o tym informowałam. No, no tak, no ale bo tutaj też jest druga sprawa tego, tego medalu, że czasami dając ludziom kredyt, udzielając go albo bo rozmawiając z nimi o, o możliwościach, no to ratujesz im życie. Nie? To są dwie sceny tak, tego wszystkiego. Tak, Bo to, tak. o czym opowiadał Kuba, na pewno to jest jedna strona medalu, a druga strona jest taka, że jeżeli jesteś w tym wszystkim uczciwy i chcesz podejść tak rzeczywiście do człowieka i powiesz, jakie są konsekwencje z tym całym kredytem. Dlatego nie cierpiałam takiej sytuacji, że, że wiesz, że na przykład, nie wiem, no przełożone wiadomo, że plany były ważne, że bank musi spełnić swoją jakby funkcję. Mhm. Ale nie lubiłam strasznie, jak na mnie naciskano, bo, bo po prostu w to nie wierzyłam. Uważam, że to jest bardzo głupia metoda. Tak jakby nagabywanie ludzi, bo ktoś, kto ma potrzebę i, i musi wziąć kredyt, no to on, on po prostu przychodzi i go weźmie. Ja przez trzy minuty rozmowy telefonicznej nie namówię kogoś, kto nie wiem, jedzie samochodem, jest w pracy, czy, czy słucha sobie po prostu muzyki hmm. w domu. Ja go nie namówię przez trzy minuty rozmowy na kredyt. No nie, no, no wydaje mi się, bo też pewnie jest jakaś struktura tego, że powiedzmy na 100 telefonów ma się udać jeden. No jeżeli się uda jeden, <laughs> m, znaczy ja zakładam oczywiście, to jest, nie jest... Doprowadzić da, do spotkania od tak, rozmowy tak, telefonicznej, no, jeżeli, to już jest super. Bo jeżeli powiesz, że wie pan co, no tak patrzy sobie i ma pan możliwość na to, żeby mieć 100 tysięcy dodatkowe na koncie od nas z kredytu, to wydaje mi się, że jednak jest, jeszcze wiesz, ludzie są niewyedukowani finansowo, no bo od nas tego kompletnie się nie uczy. Pamiętasz pierwsze karty kredytowe? Przecież to, było, przecież to było złodziejstwo w biały dzień. No, no generalnie to była jakby naganiacze to byli, no. tak? No, niektórzy jeździli swoimi prywatnymi samochodami gdzieś po wsiach i po prostu zostawiali starszą osobom karty kredytowe z limitami, wiesz, na przykład nie wiem, na 10 tysięcy, tak? Starszej pani, która ma 60, 70, 80 lat i okazuje się, że później, nie wiem, pani z nich skorzystała jakimś cudem i później z 7 tysięcy po, po 5-6 latach okazało się, że musiała spłacić 40, tak? No, jak, nie, jak i nie więcej. Bo, to przecież, nie więcej, bo to przecież no. te przecież początkowo te procenty to były tam kosmiczne. Tak, tam jak się ale, miesiąc tego nie spodziewał, to było Ale takie... jakby karty kredytowe, ja kiedyś, ja kiedyś się brzydziłam kart kredytowych, bo ja właśnie hmm. miałam taką opinię o tym, że to zadłużało ludzi. Ale jak się pozna, nauczy się tej struktury, jak działa karta hmm. kredytowa i jak się powinno w mądry, normalny sposób jej używać, no to to nie jest zły produkt. No nie, nie, nie bo tutaj znowu przechodzimy do tego, że edukacyjnie tutaj jest po prostu luka Tak, i to tak, spora. to tylko o to chodzi. No bo no myślę, że nawet w dzisiaj, byśmy wyszli teraz z podcastu tutaj na, na Powiśle i zaczęli pytać ludzi, czy wiedzą tak naprawdę na jakiej zasadzie używają karty kredytowej. No pewnie 95%. Gdzie ja może że 9%. No bo No sobie. nie chciałam taka aż być. No, no nie, no niestety, niestety nie uczy się nas tego i to są takie rzeczy, że wtedy łatwo się manipuluje takim klientem, no bo pomyśl sobie, że na przykład jeżeli chcesz być tym szczurem, tak jak ty już to określiłaś i chcesz gonić wyniki, no to korzystasz z czegoś nie wiedzy. Tak. Gdyby oni wszyscy wiedzieli, że to działa w ten sposób i zadawali zupełnie inne pytania, no przecież nie mogłoby się ich okłamać. Musiałabyś powiedzieć. Ale jeżeli no ty no oni myślę, nie wiedzą, co pytać? MyŚle, myśl, myślę, że wtedy by to się faktycznie sprzedawało, bo yy, serio uważam, że yy, yy, prawda w sprzedaży jest bardzo dobra. Mhm. Tylko Bardzo wtedy, dobra. To, bo, wtedy dobra, bo to też jest prawda, że jeżeli mieliby świadomość i wiedzieli, że ich nie okłamujesz, no to, to tak. Ale jeżeli by uważali, że to jest pic na wodę fotomontaż i że ty możesz ją no to, możesz, no właśnie, no, no to, no to wtedy, wtedy może by to faktycznie no to nie, dało, nie. E, nie dało rady. Zawsze marzyłaś o siostrze, bo przez starszych braci byłaś skazana na samotną zabawę. Jak widzisz dzisiaj, jak bawią się twoje dzieci, to tak sobie wyobrażałaś swoją zabawę z siostrą? Nie. <laughs> no dobra, a, a życie twoich dzieci to byłoby twoje wymarzone dzieciństwo? Tak. I czym ono się różni od twojego? Pełną rodziną. Mhm. I ja, jakby moja mama też miała niewiele, ale starała się, żebyśmy my jako dzieci mieli, nie, nie byli gorsi, nie? Nawet w, w takich, w takiej kategorii jak ubrania. No, ale, ale widzę to i boję się też czasami tego, że za bardzo je rozpieszczę i za bardzo pokażę, że wszystko jest za łatwe, bo mama da, mhm. <laughs> mama kupi, nie? No tak się boję. Wychowaliśmy się w podobnej strukturze. Mnie też wychowywała mama. Ja co prawda jestem najstarszy, mam brata i mam siostrę. I akurat z siostrą rozmawiałem dzisiaj o tobie, bo ona mówiła, że musiała udawać, że gra z nami w FIFA, żeby nie czuła się pominięta w tej, całej, w tej całej układance, ale przez to, że mama wychowywała nas sama, to bardzo dużo pracowała i jej bardzo dużo nie było. No bo właśnie chciała, żebyśmy mieli na ubranie, żebyśmy nie odstawali kompletnie od swoich rówieśników. U ciebie było podobnie? Bo mnie, na ile twoja mama była też obecna w tym wszystkim. Była. Okay. Była. Akurat moja mama miała taką pracę, pracowała w szkole, więc, mm -hmm. więc była obecna dosyć, dosyć sporo. No, nie wspominam tego właśnie, że mamy nie było, tylko ona, ona była cały czas z nami. Mm -hmm. I jakie lekcje w swoim życiu dostałaś, kiedy byłaś dzieckiem? Jakbyś mogła sobie pomyśleć, co cię ukształtowało z dzieciństwa? Te... Kiedyś, kiedyś bym chyba powiedziała, że, że nic mnie nie ukształtowało, że jakbym e, mogła, to bym zmieniła e, swoje hmm. całe życie do pewnego momentu, ale dzisiaj tego bym nie, nie zrobiła absolutnie. A do którego hmm. momentu myślałaś, że chciałabyś wszystko zmienić? No tak wiesz, no, jak byłam dzieckiem, to jakby brak taty mhm. powodował to, iż ja, ja nie narzekam, że go nie mam, ale jakby ludzkość postrzega takie rodziny jako gorsze. Mm -hmm. No i jeszcze w tamtych czasach było tak. To, to... I, i dzieci, które jakby też w szkole podstawowej, niekiedy też pochodzące z mojej wsi, korzystywały to, że o mnie wiedzą ten fakt i publicznie potrafiły się z tego weśmiać. Za to właśnie pobiłam kolegę w podstawówce. Wiem, i to też jest taki spójny element między, między nami, no bo, bo dzieci są bezlitosne. No, moi rodzice rozwiedzieli się w 98 roku. Ja pamiętam dokładnie, jak podchodziło do mnie dziecko i śpiewają, gdzie masz tatę. Nie? Że, że było się gorszym, nie mając. Tak, tatę. albo wiesz, pracę na przykład na lekcji. Ja to tak. przeżywałam jako dziecko. Dzisiaj, dzisiaj jakby w ogóle mnie to nie rusza, ale wiesz, były często prace takie, narysuj swoją rodzinę. Mhm. No i wtedy się zastanawiasz. Czy narysować tak, jak czujesz, kto jest tak naprawdę twoją rodziną? Czy narysować gdzieś tego, wiesz, ojca z boku, żeby się nikt nie pytał? No i co wtedy w takim wypadku robiłaś? Nigdy bym go nie narysowała. Balsamem dla ser do twojego serca jest relacja twoich córek z ich tatą i z twoim mężem. Powiedziałaś, to relacja, której ja nigdy nie miałam. Ale brak takiej relacji, uważasz, że wpłynął na twoje życie? Że właśnie nie dorysowywałaś sobie tego ojca z boku na obrazku? Bardzo, bardzo mi to pomogło. Uważam, wiesz, ja miałam na przykład e, takie, e, takie lęki z tym związane, mhm. bo e, jakby to też nie chodziło o jego brak, tylko o to, że mm, moim zdaniem jakby, wiesz, e, kiedyś wiedza o chorobach psychicznych e, była nie do końca sprawdzona, mhm. albo ktoś był wariatem i chodził e, po, po jakiejś drodze i fiukał i śpiewał piosenki to był kiedyś wariat, e, a niekoniecznie były takie zauważane e, rzeczy, jak teraz są. No, jest większa świadomość tego i to jest bardzo dobre, ale wydaje mi się, że... E, Mój akurat tata wykazywał bardzo duże takie psychopatyczne zachowania. Więc, więc ja dzisiaj nie mam o to w ogóle żalu. Do, do, gdzieś mniej więcej, do, tak, mam 33 lata do 30 roku życia. Miałam coś takiego, że się bałam wychodzić na własne podwórko. Mm. Aż tak? Tak. Ale minęło mi to. No dobra, ale to jak się wtedy dorasta, też w takim przeświadczeniu, bo jak masz 30 lat, jeszcze się boisz wyjść na swoje podwórko, to wydaje mi się, że kiedy jesteś dzieckiem albo nastolatkiem, to jest jeszcze bardziej silne. No jest. No to jest. Jak, to czym to się objawiało u ciebie? No bo to jednak kształtuje, to buduje człowieka, znaczy buduje i rujnuje równocześnie, nie? Tworzy ciebie jako strukturę, ale też z drugiej strony dużo zabiera. O... Myślę, że tutaj była kwestia jakby, wiesz, e, poczucia bezpieczeństwa ze strony mojej mamy, która bardzo jakby była silną kobietą i, e, i ona nigdy nie pozwoliła, żebym ja się czuła jakoś gorzej. Może też nie dzieliłam się z nią takimi, e, wiesz, jakimiś, e, że ja się boję, boję się wyjść. Ona wiedziała o tym, że się boję, ona myślała, że po prostu jak to dziecko, no boję się wyjść na podwórko, nie? A ja się bałam po prostu, bo, 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 bo się bałam, no. bałam się porwania na przykład, bo często tak byliśmy zastraszani, tak? Po mm -hmm. prostu że, 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 że po prostu zrobi nam krzywdę, no mojej mamie przede wszystkim, więc, więc ja się tego bałam. No dobra, ale czekaj, to jak się zastrasza dziecko? No bo wiesz, to brzmi trochę, ja wiem, że to jest prawdziwa historia, ale jak sobie teraz o tym rozmawiamy, to brzmi to trochę absurdalnie, że dorosły gość y, mówi, że porwie swoje dziecko. No żeby zrobić na złość mamie, nie? Okay. <laughs> to się tak po to robi. Ale myślę, że też to jest takie, takie gadanie, bo myślę, że akurat ta osoba nie była na tyle silna i wykazywała bardzo duże, duże zachowania takiego tchórzostwa, mm -hmm. że tak naprawdę by tego nie zrobiła, tylko wiesz, no inaczej być kobietą z trójką dzieci przy boku i tego słyszeć, a inaczej oceniać to na twardo i że e, gada tak nie zrobi na pewno. Mm -hmm. No ale jak masz dwójkę starszych braci, to... Jak, jak w ogóle? Jaką tworzyliście strukturę? Jaką tworzyliście jako rodzajstwo? Kim byliście dla siebie? To moi bracie, jeden jest o 8 lat starszy, mm -hmm. drugi o 11, więc to jest duża różnica wieku. No, na przykład mój starszy brat, kiedy, kiedy nachodziłem, na przykład, nie wiem, mama była w szpitalu czy coś, to on był dla mnie mamą. Mm -hmm. No właśnie, bo to też kiedy pytałem o ten pierwszy wzór mężczyzn, zastanawiałem się w ogóle, czy, czy właśnie wskażesz jednego z braci, zresztą był mnie jeden z gości, który powiedział, że pierwszym wzorem mężczyzny jednak mimo wszystko była mama. Że, o, ma, ma, że mama pełniła, no. pełniła dwie funkcje. Ja też zadawałem to pytanie od kwestii taty, że sama wspominałaś, że, że podobali ci się chłopcy, którzy byli, lekko mówiąc, cydując, pierdolnięci. I, no tak. I tu zróbmy kropkę i powiedz, jakich wybierałaś facetów? Niedobrych dla mnie. Mhm. Bardzo jest... niedobrych. No takich, którzy wiesz, którzy mnie olewali, Takich trochę, um, nie chcę tu użyć słowa złodziejaszki, bo nie, złodziejem nie byłam, ale, <laughs> ale, ale tacy no, nieposkromieni, poskromieni mm. um, no, takie wiesz, wirusy, niegrzeczni chłopcy. Takich, których miałeś naprawić. I wiem, i wiem to teraz, tak z, po doświadczeniach, no już mam dzieci i męża, więc jakby to mnie nie dotyczy, nie? Ale wiem, że, wiem, że ja bardzo dużo szukałam miłości mm -hmm. u chłopców. Ale nie wychodziło mi to w, w właśnie w wieku takim, <laughs> takim nastoletnim, nie? Bo ja też od razu ja właśnie nie umiałam podrywać. Ja, ja wyskakiwałam jako koleżanka, jako ziom, jako dobra kumpela, a nie jako dziewczyna. Czekaj, ale dlaczego? Myślałam, że tak trzeba. Czyli dobrze, chciałaś awansować po prostu. To Chciałam, ja bym... żeby ktoś się we mnie zakochał za to, że jestem po prostu koleżeńska, taka y, fajna, y, że da się ze mną porozmawiać. A nie, kiedy, a, a nie zwracać uwagę na inne na przykład atuty, na jak się zwraca uwagę wśród, w takim wieku wśród dziewczyn. No ale czekaj, no to jeżeli wybierałaś takich, takich chłopców, to znaczy, że też byłaś trochę powiedzmy niegrzeczna, też się buntowała. Chciałam taka być. Paliłaś papierosy. chciałam, chciałam taka tak? być, tak. Ale to była jakaś maska, jak tak sobie spojrzysz na to dzisiaj? Nie, nie, bo ja bardzo jakby bardzo lubiłam imprezować, wychodzić hmm. do ludzi, lubiłam towarzystwo bardzo. Mi to sprawiało przyjemność po prostu, nie? Chociaż i hmm. tak na przykład z perspektywy czasu, jakbym miała wybrać, jakbym spędziła imprezowanie, bo nie, nie żałuję tego, że, 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 że imprezowałam, tak? No i moje imprezowanie było, nie piątek, sobota, no to na jakiś melansz, jakiś wypad na piwo, gdzieś do jakiegoś, może nie klubu, bo ja jakby z mniejszej niż z Warszawy pochodzę, miejscowo więc tam nie ma takich stricte klubów, są bardziej bary. Mm -hmm. mm, ale jakbym mogła zmienić i miałabym większe fundusze na tamten czas, to bardzo polecam wszystkim. I ja osobiście, jakbym miała do tego wrócić, to bym dużo więcej poświęcała na przykład koncerty i gdzieś takie wypady typowe muzyczne do mm -hmm. klubów, żeby słuchać dużo muzyki. A i, do tego bym wróciła. A jak, jak, na jakich koncertach byłaś w młodości? OCR na przykład. No, no. Jak, jak robiłem podcast z Ostrym, to tak. miałem spełnienie marzeń. To, to było coś takiego. Ja byłam na koncercie, więc to było moje spełnienie marzeń. Tak, no ja, ja byłem na, na wielu koncertach właśnie Ostrego, nawet był taki moment, że sobie jeździłem e, tam, gdzie on grał, no i kogo jeszcze koncerty, bo zastanawiam mnie w ogóle. E, w, ogóle nie są... na hip -hop o, w ogóle byłam na hip-hop kempie. O, ile wiesz o tym, masz na hip-hop kempie? Byłam na hip-hop kempie i to był najpiękniejszy festiwal e, mojego życia. Na Krimpfils chyba byłam, to koleżanka mnie mówiła muzyki, e, muzyka elektroniczna mm -hmm. to jest we Wrocławiu, ale tam w ogóle nie wiedziałam o co chodzi, tam e, e, ludzie bardzo dużo skakali i, i i tyle. Byli bardzo pobudzeni, tak? I tyle, nie, a wtedy padał jeszcze deszcz, więc było hardkorowo, e, ale tak, gdybym, gdybym gdybym wróciła do czasów młodości, może jeszcze kiedyś wrócę. No pewno, To chciałabym jeszcze przeżyć takie coś w życiu, żeby dużo e, no, jeździć na takie właśnie mm -hmm. koncerty. To jest w ogóle pod Podróże. Pod, ja to jakby też porównanie też do podróży. No to są rzeczy, których się nie zapomina, które miło się wspomina. Okej, okay, ale w tym wszystkim miałaś też spięcia ze swoją mamą, bo ty opowiadasz o niej jako o swojej przyjaciółce i tak dalej. Zastanawiało mnie, czy kiedy dorastałaś, to była tak. kosa. tak. W liceum taki miałam okres, że właśnie trochę yy, przestałam się uczyć. Ważniejsze były dla mnie znajomości niż, niż przesiadywanie też w szkole. Często, często, może nie często, żeby nie zabrzmiało to, że dużo wagarowałam, ale zdarzało mi się zasypiać na pierwszą lekcję albo w ogóle czasami po cichu po prostu z powrotem położyć się do łóżka i, i, i przespać na no. Nie Zdarzały się takie momenty, nie były może to jakieś e, dużo, no ale mama się denerwowała, bo mia, mama chciała, żebym e, żebym po prostu była normalnym człowiekiem, który, który się wykształci kiedyś w życiu, nie? Mm -hmm. I Czyli... będzie, i coś osiągnie i będzie coś mieć, no, lepsze życie. Ale zapowiada... Chyba każda ma, ma, mamie na tym zależy. No i chyba się zapowiadałaś na, na takiego człowieka, który... Oboi moi sobie. bracia, właśnie, postawili mi y, wysoką poprzeczkę, bo oni się zawsze bardzo dużo, y, bardzo dobrze uczyli. Ja, hmm. a, a ja tego nie lubiłam robić, więc oni postawili y, wysoką y, poprzeczkę. nie? Okej, okay, no za to, jeżeli chodzi o szkołę. Niską poprzeczkę na pewno postawili twoi partnerzy, twojemu obecnemu y, mężowi, bo powiedziałeś, <laughs> że wziąłeś ślub z facetem, który na, po prostu Cię y, kocha. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. A jak okazuje ci się miłość, że wiesz, że jesteś kochana. Mój mąż, no tak mi się trafiło, fajnie, że mi się tak trafiło właśnie, ale jest bardzo y, dobrym, jest bardzo dobrym człowiekiem. Może nie jest jakiś taki emocjonalny i pościągliwy do okazywania uczuć. Y, ja też tego go uczę cały czas. Mhm. Bo dla mnie okazywanie uczuć, ja tego potrzebuję bardzo. I też jakby, też jestem nawet taką mamą. Dla mnie okazywanie uczuć, to, to, to jest bliskość, to jest przytulenie, to są pocałunki, to jest mówienie takich słów, kocham cię po mm -hmm. prostu. A, a tego męża swojego, no gdzieś tam już nauczyłam, ale chciałabym, żeby było tego więcej. I ty okazujesz w ten sam sposób, <gry> jaki potrzebujesz, żeby dostawać. A ja na przykład gryzę właśnie go w ucho, na przykład. nie? <laughs> On tego nie lubi, ale to są takie, no bardziej, bardziej okazujemy sobie obecnie w związku em, miłość, czy taką, wiesz co, ja w ogóle a, a propos miłości, ja nie wiem, czy ja wierzę w miłość do końca, mhm. nie wiem, czy ja kocham, czy nie, to się tak mówi, że ja kocham, ja po prostu odczuwam taką do drugiej osoby wdzięczność em, za to, że przy mnie jest, za to, że dla mnie coś robi, mój mąż na przykład jest taki, że nigdy w życiu mi czegoś nie odmówił. Nigdy. No bo to, takie, to jest trochę taka umowa między nami, że okej, okay, czegoś mogę nie lubić, ale zrobię to dla ciebie. Więc to jest dla mnie bardzo fajne, a, a propos tej słowa miłość. Ja bardziej uważam, jakby w związku w każdej relacji słowo przyjaźń. I do tego dążyłam, żeby u mnie w związku taką najważniejszą i największą wartością była przyjaźń. Mhm. Bo jak potrafimy przyjaźnić się z drugą osobą, to ta miłość po prostu jest. Ona, ona się unosi, nie trzeba jej nazywać. Tak, to, to prawda. No i też mówisz o tym, że tak naprawdę masz dwójkę przyjaciół, i że to twoja mama i twój e, mąż. mąż. A z mamą, kiedy ta relacja stała się przyjaźnią? No bo jednak jest pewien taki zawsze bagaż, mama-dziecko, mama, zastanawia <grym> mnie, czy jeżeli jest tam przyjaźń. To jest tak, że to jest przyjaźń równoległa, w dwie strony. Wiesz co, ja bym tak y, właśnie od dziecka y, silnie związana z mamą, że chyba to po prostu y, trwa od zawsze. Y -y. Ale, ale ona się kiedyś przetransformowała z tego, że jesteście dwiema dorosłymi dwoma, dwoma kobietami? Czy nadal to jest tak, że jest dziecko i mama? nie, dwie dorosłe kobiety zresztą moja mama ma takie bardzo podobne usposobienie do życia jak ja ona jest mhm. bardzo e, osobą żartującą i, i faktycznie no, potrafimy dalej nie? ja się te, czasami siadam u niej na kolana i ona mnie buja jak dzidziusia nie? Mhm. <laughs> i się śmiejemy z tego no. śmiejemy się po prostu z tego ale, ale też jest taką osobą z którą naprawdę mogę porozmawiać na, na wszystkie tematy, totalnie ja się nie wstydzę i niczego nie ukrywam a wiem, że czasami w relacjach w ogóle z rodzicami jest tak, że często w życiu dorosłym ukrywamy coś, żeby się mama nie dowiedziała. Ja bym nie potrafiła tak robić. Ja, ja mogłam tak oszukiwać, jak, jak byłam dzieckiem. Nie nastolatką, że się mhm. mama nie dowiedziała, że paliłam nie wiem, papierosy gdzieś pod krzakiem. A, a obecnie już jak moja mama się dowiedziała, że, że popalam papierosy tak, jak byłam w liceum. Mhm. A, no to jak, jak się domyślała, że wychodzę dziwnie często do sklepu po batonach. No. Na przykład, e, no, to no to położyła mi paczkę papierosów na stole i powiedziała, pal, przy mnie, nie musisz się tego wstydzić, nie, e, nie, nie musisz nie musisz gdzieś wychodzić, Aha. nie? Oczywiście jakby zaznaczała, że to jest złe i, i że nie chcę, żeby tak było, no ale to był taki, taki wiek, no po prostu. I paliłaś przy mamie? <laughs> tak, tak. No. Czy no, ty jest jeszcze odważna w tym wszystkim? Bo ja myślę, że to podpucha na początku. Nie, 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 nie. nie. Moja właśnie mama nigdy nie robiła mi takich podpuch, ale to jest, uważam, że to jest dobre, bo wiesz, jest taka opinia na świecie, że o, ale ładnie uczysz swoje dziecko i pozwalasz mu na wszystko, ale no to zależy też od, od dziecka i od, od, od całokształtu tego wszystkiego, bo niekoniecznie to jest związane z tym, że jak mama pozwala na coś, to ja będę robić to całe życie, nie? No jasne, że tak. To jest... Zawsze każdy, kto patrzy ona na skraję ona po prostu doświadczać i próbować. No, nie była zadowolona z pewnych rzeczy, i często mi to mówiła, ale, ale, ale mnie akceptowała, i chyba to, to jest bardzo ważne w życiu w ogóle rodzice, żeby akceptować swoje dzieci. Bo jak nie akceptujemy swoich dzieci ze względu na to, że nie wiem. Charakterem wrodziło się w ojca albo w kogoś, tak? No to, no to, to wtedy chyba nie będzie z tego żadnych relacji. No albo nie. ktoś będzie pokrzywdzony. Niestety. Ale są jakieś granice przyjaźni z mamą? No bo zastanawiało mnie, czy opowiadasz wszystko o mamie to, co opowiadasz przyjaciółce. Tak. Tak. Bo to jest jednak też ta zasada. Ktoś może powiedzieć, że no. to trochę chore, nie? Czy patologiczne, mm. ale ja tak nie uważam, nie? No dobra i kiedy się przełamuje taką barierę? No bo jednak to jest pewnego rodzaju bariera, a druga sprawa jest taka, że jak opowiadasz o swoim związku, to jednak wiesz, że wtedy wpuszczasz tak naprawdę mamę do, do swojego związku i dajesz zgodę na to, żeby jeżeli ty coś jej mówisz, mówisz na przykład o swoim mężu, to do, ona ma, ma prawo, właśnie dostała je, żeby skrytykować kogoś, kogo ty kochasz. Yy, nigdy nie zrobiła takiej rzeczy mhm. właśnie. Okej, okay. no. czyli w ten sposób. A ty, tobie się zdarza ma rudzić? A to, to, to czasami zdarza, ale coraz mniej. Odchodzę od marudzenia, bo wiem, że marudzenie mi nic nie daje po prostu. nie? Mhm. Takie jakby marudzenie, no, Wiesz, co to, to na wszystko można narzekać. To jasne, ja bym, sobie, że tak. ja bym sobie znalazła tyle powodów do narzekania, ale ja nie chcę narzekać, bo wiesz, dlaczego ja nie chcę narzekać? Bo ja odczuwam na ten moment taką wdzięczność za to, co mam w życiu, mhm. że jak będę narzekać na pierdołę. To spotka mnie za to kara. Ja się tego boję po prostu. Boję się narzekać. Czyli ty się boisz kar. Tak. <laughs> A jak cię karała mama? <laughs> nie wiem. Nie, 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 nie. W ka kapcie nigdy nie dostałam. Mhm. No bardziej krzyczała, nie? Ale to tak jakby... Nie wspominam tego, że to jakoś nie wprowadziło we mnie traumę, chociaż bardzo dużo osób kiedyś poruszyłam taki temat na swoim Instagramie, że, że prosiłam wręcz obserwatorów za to, żeby nie wypominali rodzicom swojego dzieciństwa, mhm. żeby nie mieli pretensji będąc w dorosłym życiu do rodziców o to, że coś było nie tak jak powinno być. Mhm. Bo po pierwsze ja nie mówię tutaj o patologicznych, Rodzicach, którzy naprawdę czasami robią krzywdę ze względu na, nawet na przykład na jakieś używki. Mm -hmm. Ale mówię tu o, o rodzicach, którzy często chcą dobrze dla dzieci, a przez jakąś takie, nie wiem, jak się wkradnie do, 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 te, do tego chce dobrze, toksyczność, no to wtedy też możemy w życiu dorosłym mieć pretensje do rodziców. Ale ja bardzo prosiłam ludzi o to, żeby nie mieli pretensji do rodziców o to, co było. A żebyś skupili się na tym, co mają teraz i jak mogą tworzyć swoją rzeczywistość, czy jak mogą tworzyć swoją rodzinę. No to jest jak z tymi kartami kredytowymi. Przecież to no, jest czyż, przepiękne. Wiesz, to jest jak z tymi kartami kredytowymi przecież tak naprawdę nie dostajesz instrukcji obsługi do tego, jak ma, jakim masz być rodzicem, to jest to, co ty powiedziałeś, to jest twoje nie? że teraz dajesz swoim córkom dużo, tego sama, co nie dostawałaś, jeszcze możesz po, mieć lęk. Tak, a każdy popełnia błędy i, i ja też się tego boję, że popełnię błędy, nie? Mm -hmm. W stosunku do moich dzieci. Oczywiście, że ja się tego boję. Często mam wyrzuty sumienia. Ale nie da się być idealnym. To jest, no to, to jest taki nie, materiał no, żywy, no właśnie nie no. da się. I dlatego może nasi rodzice, których teraz źle oceniamy, bo, bo mama ciągle na przykład, nie wiem, ktoś tam, nie, że a, bo moja mama nigdy, nigdy nie była ze mnie zadowolona. Są takie mamy, Aha. które nie są zadowolone ze swoich dzieci. Tylko być może, ja wierzę w to, że w głębi serca one są zadowolone ze swoich dzieci, ale myślą, że jak pokażą, a nawet one nad tym mogą nie myśleć, to jest taki mechanizm, że jak będą, a bo ty to, o, o, ty to źle zrobiłaś, ty to źle zrobiłaś, ty to powra, bo ja robię inaczej, one często tego nie chcą. No nie, nie. Uważam, że mamy nie chcą zrobić krzywdy swoim gadaniem. Pewnie nie. Bo to też... Ale często robią, no, no tak wychodzi, może to jest po prostu brak ro rozmowy, a często, często jak próbujemy rozmawiać z, w starszym wieku ze swoimi mamami, to zdarza się, że te mamy się obrażają, bo pierwszy raz na przykład usłyszą od swojego dziecka prawdę. No, no, są po prostu tego tak, no bo to też jest w założeniu takie, że nie wiemy, zazwyczaj nie wiemy, bo poznajemy dziadków od najlepszej strony. Jeżeli poznajemy dziadków, to dziadkowie są w ogóle super wypas, dziadkowie rozpieszczają, <gry Device> dziadko dziadkowie mają zawsze czas, To typowo. I nie wiemy, co, jak dziadkowie wychowywali naszych nie, rodziców. Absolutnie. A często wychowywali ich bardzo surowo. I, Moja mama mi zawsze powtarza, że zo zobaczysz, że y y y y miłość do wnuc wnucząt y y jest chyba jeszcze silniejsza, a ja mama tak mi mówi. Mm -hmm. <gry styl Navy> że jest jeszcze że jest jeszcze większa niż do własnych dzieci, nie? Ona mhm. bardzo kocha moje dziewczynki, zresztą jakby też od strony brata ma dwoje wnucząt i ona, ona po prostu widzi to, że inaczej się traktuje wnuczki niż swoje dzieci. Na wnuczki się nie krzyczy, wnuczką mhm. się wszystko pozwala. A dzieciom niekoniecznie, no bo to jest jakby każdy rodzic chyba skupia się na tym, żeby wychować swoje dziecko, a każdy ma swój na to jakiś no, pomysł. No to jest pewnego rodzaju sztafeta. Tak. Ty dostałaś coś od twojej mamy, a twoja mama dostała coś od swoich rodziców i po prostu to, no. w, jakim, w jakim tempie biegniemy jest spowodowane tym, albo na której pozycji jest spowodowane tym, jak ktoś biegł przed nami. No i po prostu to jest ten zawsze problem, że nie wiemy tak naprawdę, co napędza kogoś, co go, tego samego rodzica spotkało, kiedy był dzieckiem, bo może to właśnie jest tym napędem, jakim on został rodzicem, a szczególnie przez to, że no to zawsze były bardzo trudne czasy. Urodziliśmy się w Polsce. Tak. Gdzie no to ten, po pierwsze, tak, no gdzie też ten najprawdopodobniej twojej dziadkowie no to jest pewnie te pokolenie powojenne od mm -hmm. razu powojenne, tak. gdzie Polska się... No, to są bardzo ciężkie i bardzo trudne. Bardzo. Dlatego nie czas. powinniśmy w ogóle tego porównywać moim stanie. Dokładnie. No, Porównywanie dzisiejsze wychowanie dzieci do wychowywania kiedyś jest kompletnie absurdalne. Nawet spójrzmy na to, jakie mamy możliwości, żeby pozyskać dzisiaj wiedzę. No właśnie. A to jest w ogóle problem, moim zdaniem. Pozyskiwanie wiedzy przez, y, przez dzieci. Y, wydaje mi się, że... Y, Dzieci przestają myśleć samodzielnie, bo zbyt y, dużo czasu, nawet odrabiając lekcje, korzystają z <grytania> czatu GPD, mm. czy, czy, czy po prostu nie? zadanie matematyczne wykonują razem z YouTube, gdzie, gdzie robią to po prostu schematycznie. Mm -hmm. no, mnie, mnie w ogóle zastanawiało, bo twoje podejście do, do edukacji jest dość, dość jasne. Jeżeli sama wiesz na przykład, że w tobie szkoła zabiła talent, to zastanawiało mnie, jak patrzysz na edukację swoich dzieci, żeby czegoś właśnie w nich szkoła nie zabiła. Ja bym bardzo chciała, żeby moje dzieci uczyły się y, głównie y, języków. Mhm. O ile będą chciały, nie? Ale to... jak, ja nigdy nie miałam talentu do nauki języków, bo ja byłam taką uczennicą, że potrafiłam mieć same szóstki, tylko że to, było, to była pamięciowa. Mm -hmm. Nie? Ja zapamiętałam. Wszystkiego jestem w stanie się nauczyć, ale jest za pięć minut to zapomnę. No dobra, ale myślisz o tym, że jak podchodzisz do wybierania szkół, no. to <laughs> tylko i wyłącznie szkoły prywatne, czy jednak patrzysz na Nie, szkoły publiczne? Nie, też publiczne. Ale też to znaczy, że. Nie wiem, czy y, kiedy moje dzieci pójdą do szkoły, będzie mnie stać na to, żeby, y, żeby no dobra, zapłacić ale za, za szkołę. No dobrze, ale Załóżmy, i... że będzie. Tak. No, ja myślę, że to jest tak odległy okres, że nie, nie wiem, ale na pewno bym się nad tym, jakby było mnie stać na to, to bym na pewno się zastanowiła nad tym. No bo dzisiaj... Ale czy bym wolała? Mhm. Nie wiem. Nie wiem, bo w prywatnych szkołach no, też są. Mogę powiedzieć, że ci sami nauczyciele. Nie? A, nie? nie no ja tak, ostatnio temat zagłębiałem. To jest zupełnie coś innego. Wiesz co, mój brat kiedyś trafił przez przypadek ale do to prywatnej pami pamiętaj, szkoły. Nie? Że lata lata bo to, były bo to się, inne. Bo, No bo to się zmieniło. U nas, jak ja, chodziliśmy w podobnym czasie, to jak chodził ktoś do prywatnej szkoły, to zazwyczaj był kością, który nie zdałby w publicznej, bo publiczne były po prostu dużo lepsze, albo był jakimś nie, dzieckiem ona księdza. Nie, on akurat jakby ktoś namówił y, moją mamę, że, że po prostu on się na tyle dobrze uczy, że tam po prostu będzie bardziej, y, bardziej ta wiedza zostanie mm -hmm. jego wykorzystana. A, a, a okazało się, że tam prywatna szkoła polegała na tym, że dzieci chodziły na spacer i słuchały śpiewu ptaków. No właśnie, i tak właśnie wyglądały kiedyś. Teraz e, akurat zagłębiałem ten temat do jednego podcastu. Te szkoły są na zupełnie, na zupełnie, zupełnie innym e, poziomie. No i też pomyśl sobie, że jeżeli mamy dzisiaj najlepszego nauczyciela w Warszawie mm -hmm. i najgorszego nauczyciela w Warszawie, oni zarabiają dokładnie tyle samo. Szkoda. No właśnie, więc to jest też taki, e, taki problem, tego wszystkiego, że po co masz się starać? A wydaje mi się, że w tych szkołach publicznych, na tyle, ile próbowałem zrobić sobie research i mm -hmm. się dowiedzieć, nauczyciele się starają, bo nie zarabiają tyle, co nauczyciele w szkołach e, publicznych. Więc ci najlepsi po prostu będą trafiali do takich miejsc i oni będą faktycznie mieli. No pasja i... Zachęciłeś mnie do zgłębienia Ech. wiedzy na ten temat. Nie, polecam, bo to jest naprawdę fajne, bo ja, ja się zastanawiałem, zastanawiałem nad tym, jak w ogóle będzie wyglądała przyszłość i jak będzie wyglądała edukacja dzieci i w ogóle właśnie jeszcze w tym odniesieniu do ciebie. To też mnie bardzo interesowało, kiedy sama wiedziałaś, że przez szkołę coś straciłaś, pomimo tego, że się dobrze uczyła. To znaczy, wiesz, no, może nie ocenię tego, tak, wiesz, jako jakaś strata, ale mm, wiesz... Ja uważam, że po szkole, ja też mogłam zadecydować, też mogłam wszystko. Zresztą całe życie marzyłam o tym, żeby zostać aktorką. Ja miałam złożone dokumenty do szkoły teatralnej w Warszawie, ale po pierwsze to jakby byłam na takim etapie, że właśnie bardziej interesowały mnie imprezy niż, niż szkoła. Nie byłam jeszcze na tyle zdeterminowana, żeby dążyć za tym, co, co bym chciała mieć. Za pasją mm -hmm. i tak dalej. Nie byłam zainteresowana może tym, że jest to w tym momencie. Czułam się zbyt młoda, żeby podejmować decyzję o tym, jaki ja mam zawód obrać i w co ja tak naprawdę chcę iść. Gdzieś tam było to moje marzenie. Dalej ja nie potrafiłam się określić, serio nie potrafiłam się określić, że ja chcę to robić i podziwiam, bo teraz w młodym pokoleniu, czyli mówię tutaj mm. o osobach takich, którzy kończą na przykład liceum, większość dzieci jest bardzo zdeterminowanych na to, co chcę robić w życiu. Ja to po prostu podziwiam. Jak mam się porównać do tego, co ja miałam w głowie, to ja nic nie miałam w głowie. No czekaj, ale jak była szkoła aktorska, to znaczy, że brałaś udział w jakichś kółkach teatralnych, przedstawieniach i takich rzeczach? W szkołach różnych bardzo chciałam brać udział w przedstawieniach i takiego mm. typu rzeczach, tylko no, no miałam troszkę takie, nie wiem, może nieszczęście, albo nikt we mnie nie dostrzegał potencjału, bo na przykład, nie wiem, jak o, zorganizowali scenkę taką bardzo dużą, opowieść wigilijną pa, mhm. pa, pamiętam. No to wiesz na przykład, kim byłam w opowieści wigilijnej? Zegarem. Okay. Moje zadanie polegało na tym, że musiałam wejść w karton, gdzie nie było mnie nawet widać. a ja tak strasznie chciałam się pokazać, że ja potrafię to robić, bo ja chciałam to robić. Mhm. Ja chciałam odegrać jakąś rolę, nauczyć się scenariusza i tak dalej. No, no nie musiałam się uczyć scenariusza. Bo moim zadaniem było przekręcenie od tyłu kartonu wskazówek zegara. Nie? Więc... Mhm. Kiedyś na przykład, o fakt, że nie umiem śpiewać, nie, może nie to, że nie, umiem, może jakoś bym się nauczyła, ale kiedyś też no, no, chcieli mi dać rolę kopciuszka w tym, w kukiełkowym przedstawieniu. Mm -hmm. Okazało się, że chyba mam nie ten głos, więc zostałam em, jakby zrzucona do, do, do roli lo, lodziarza. Lody sprzedaje lody, tak hmm. pamiętam. Właśnie. No nie. Ale, to, 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 ale to, czekaj, jeszcze w międzyczasie było dużo imprezowania. To, to, to jednak musiało być dużo imprezowania, że mówisz, że szkoła teatralna nie, było, nie była ci w głowie, tylko imprezy. Hmm, może nie tak jak imprezy, tylko po prostu strasznie dla mnie kiedyś e, dużą wartość miały e, spotkania ze znajomymi. Albo co, zapotrzeba miłości. Albo ta potrzeba miłości, to była dla mnie bardzo duża wartość. Ja naprawdę chciałam, e, szukałam towarzystwa, żeby nie być chyba samotną, tak mi się wydaje. Nie potrafiłam kiedyś spędzić piątku czy sobotę sama w domu. I kiedyś, kiedyś to Chociaż Chociażby jedna koleżanka, no, chociaż gdzieś wyjść z jedną koleżanką, czy do niej, nawet czy ona do mnie, ale nie potrafiłam tego y, robić, żeby nie wiem, żeby, żeby się wyczylautować w domu. Dla mnie chilautem było wyjście po prostu do ludzi, rozmowę. Nie, niekoniecznie jakby taka impreza zakrapiana, ale, y -y. M, ale po prostu. No, żeby nie być sam. Towarzy towarzystwo. No jak patrzysz na siebie dzisiaj i na tamtą siebie? No bo wydaje mi się, że ty jesteś dzisiaj dużo bardziej dowartościowana, że masz te, te wszystkie takie braki zasypane, ale to jest moja optyka. Mnie chyba w tych brakach wyleczyło macierzyństwo. Mhm. Bardzo dużo zrozumiałam, bardzo dużo nauczyłam się o sobie rzeczy, które dały mi coś takiego, że ja czuję takie wartości, na jakie kiedyś lałam, nie? Że mhm. jakby. Będąc, będąc młodą mamą, no to jakby chyba nie będę w tym oryginalna, czułam się samotna. Ja tak strasznie czekałam, na, żeby ktoś zadzwonił do mnie chociażby, nie? Mhm. I nikt nie dzwonił. Nie było nikogo. Więc um, trochę cierpiałam z tego mhm. powodu, ale był mój mąż i była cały czas moja mama w tym wszystkim. Oni w tym wszystkim byli, oni mi pomagali, nigdy mnie w tym nie zostawili samej. A ja tego nie doceniałam, bo ja chciałam tak jakby tych obcych ludzi, żeby mm. nie wiem, jakaś znajoma koleżanka do mnie zadzwoniła, czy ja w ogóle żyję, nie? <laughs> <laughs> Więc ym, w pewnym momencie y, zaczęłam czerpać co najlepsze z tej mojej samotności. I dlatego tak powstał Instagram właśnie. No tak, mój. tak. tak, Bo on to był przy tak. drugiej drugiej ciąży. To już po drugiej ciąży to do już tego tak nie wróciłaś. Powiecie, tak, nie? do tego nie wróciłaś już do tak. pracy w, w banku. Ale zawsze marzyła się rodzinie czy nie? Tak. Okej. Okay. A pamiętasz, co czułaś, kiedy pierwszy raz się dowiedziałeś, że jesteś w ciąży? Yy, o, yy, pamiętam, że jadłam wtedy kebaba i mi strasznie yy, yy, nie posmakował. A, to była, to była nowość. <laughs> tak, to była nowość. Nie, no, cieszyłam się, bo tak, ja, już, ja już chciałam mieć dziecko, nie? Mhm. Bo właśnie to mnie też zastanawiało w tej całej Twojej historii, bo to jest bardzo ważny moment twojego życia. Tu zaczyna się zmieniać, zaczynają się czary to jest trochę. Najważniejszy nie spodziewałam się, że, że aż tak to zmieni moje życie, i że dzieci będą taką naprawdę. jak ja gdzieś o tym czytałam, oglądałam, że dużo kobiet tak mówią, że dzieci dały mi kopa do działania. Słuchajcie, to pierdzielonie, ale to jest prawda. Znaczy u mnie to, to było prawdą. No tak, ale ty chyba zawsze tak, znaczy tak, ja miałem taką optykę, że ty chyba zawsze tak miałeś, że jednak tej, mm, takiej napędu do życia ci nie brakowało. Nie, ja, ja się sama napędzam, no ja właśnie. nie umiem właśnie nic nie robić, nie wiem czy to nie jest do końca problemem, jak to on nazywają eksperci? Czy ADHD? ADHD u dorosłych. Mhm. Czy ja to mam? Nie wiem, niesprawiedliwie diagnozowałam się jeszcze. żeby było jakiegoś eksperta? Właśnie zapytać. Czas nie? najwyższy. Czas <laughs> najwyższy. Już jesteś dorosła, już możesz to mieć. Tylko, że wiesz, pytanie jest, czy, czy warto się diagnozować pod tym, pod tym względem, jeżeli mi to osobiście nie przeszkadza. Ja bardzo lubię dużo robić. Ja zawsze dużo robiłam. Ja się mhm. nigdy no, nie nudziłam. Ale czekaj, ale potrafisz nie robić nic i potrafisz czerpać z tego przyjemność? Nie. Nie. nie, 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 nie. Ale nie, to czekaj, ja, jak chcesz naładować nie... baterię, jak chcesz naładować baterię, jest absurdalna sytuacja, myślisz że sobie, chciałabym trochę odpocząć, tak odpoczywasz? Mm, no, tylko nie mów mi, że sprzątam. Sprzątam, Jezus sprzątam gotuję, albo, albo teraz tak od pewnego czasu wkręciłam się w jakieś tam ćwiczenia. To jest mhm. mój odpoczynek. Ja tak odpoczywam. Wiesz, no. że ja zatytułuję to tak odpoczywam ćwicząc. Odpoczywam ćwicząc, no, mimo, że się męczę oczywiście. I nie wiem, no dużo osób, pewnie w ogóle ludzie teraz doszukują się bardzo dużo, jakby chorób. i, i Tak, takich, znaczy ja sobie oczywiście z tego wychodzę. Tak, się rozumiem śmiałem. to, nie, bo, bo ja się też sama nad sobą zastanawiam, że może to nie jest dobre, a może mnie to doprowadzi, wiesz, ja teraz tego nie czuję, ja może za 2 trzy lata ja się zmęczę. I co wtedy będzie? Nie? wtedy się taki, ci takie od wtedy <laughs> nie może usiądę śpiciła. na 5 minut i odpocznę. No, wiesz, to jest tak, jak nie, ja sobie marzę czasami, że chciałabym sobie kąpiel, nie? W kąpieli mm -hmm. poleżeć 10 minut. A co z tego, że jak się naleję wodę, wodę do, do wanny, to ja po minucie sobie się co ja będę leżeć? Trzeba Za gorąco to robić, w tej wannie. No, ja tak? Niewygodnie. No. no niewygodnie i wtedy palce się tak. od razu, to, No nic, nic. A jeżeli ja na ten moment tego nie potrzebuję, no to po co ja mam o tym myśleć, czy to jest dobre, czy nie? Jak mm -hmm. to jest dla mnie w początku, na obecną chwilę, nie? No tak. Zaczynaliśmy też rozmowę od tych takich rzeczy, które, które mogły Cię boleć, i też mówiłaś o tej drugiej ciąży, że pojawiło się coś takiego, że kiedy zaszłaś drugą ciążę, że ludzie porównywali to, jak wyglądałaś w pierwszej, yes. jak wyglądałaś w drugiej. I ty no. bolało Cię to, czy potrafiłaś się jednak zdystansować? Nie, na tamten czas mnie to bardzo denerwowało. A, bardzo. a jak Cię bardzo denerwuje coś, to jak się zachowujesz? Um. Hmm, jak ja się zachowuję? Do osoby, która, która mnie porównuje, czy wbija szpilkę, czy mm -hmm, mnie ocenia. Ale czekaj, ale uważasz, że to jest wbicie szpilki, czy to jest nieświadome zachowanie? Nieświadome, no nieświadome. Uważam, że to jest nieświadome, ale jakby wiesz, ja nigdy nie potrafiłam do takiej osoby powiedzieć, słuchaj, nie porównuje się takich rzeczy. No w pierwszej ciąży miałam brzuch taki, w drugiej mam taki. To jest w ogóle kwestia, bez... nie, powinna, nie powinna się hmm. o tym dyskutować. Nigdy nie potrafiłam... Chyba być na tyle odważna, bo nie chciałam nikogo urazić. Bo z doświadczenia wiem, że jeżeli staram się być odważna i rozmawiać, toczyć hmm. rozmowę, przedstawiać moją perspektywę, to drugie osoby się po prostu obrażają. A ja nigdy nie było moim celem to w rozmowie, żeby ktoś się na mnie obraził. No tak, jak Bardzo bałam się tego, że ludzie się na mnie obrażą. Kiedyś dzisiaj przestaje mi trochę na tym zależeć. No ty nawet mówiłeś coś takiego: nigdy nie czułam się dobrze sama ze sobą. Miałam wiele kompleksów i nadal je mam. Zawsze uważałam się za grubaskę. Idąc w nowe towarzystwo, myślałam tylko o tym, czy ktoś pomyśli o mnie, grubaska. Przechodziłam przez wiele de diet, które nie do końca dawały efekt, jaki, o jakim myślałam. Może dlatego, że jako nastolatka chciałam wyglądać jak te panie z gazety. Teraz młode dziewczyny chcą wyglądać jak te panie z gazety. Nigdy nie wierzcie temu, co widzą w wasze oczy. Ufajcie tylko sercu i intuicji. Uwierzcie, że z każ każda z was może wyglądać dobrze, ale tylko dlatego, że ważne jest, co się ma w głowie. Wtedy za zawsze będziecie piękne. Kiedy to zrozumiałaś? Do dosyć niedawno. No tak może z y rok temu, półtorej. Tak po 30, no, czyli 3 mm. lata temu. Już. I co i tak, tak przeskakuje i myślisz sobie o sobie zupełnie inaczej? Myślisz sobie, nie, że masz to po to prostu, nie prostu jest gdzieś? tak, że, że, że myślę o sobie w stu procentach inaczej, bo jakby cały czas jestem w drodze na drodze i myślę, mm. że całe życie to będzie u mnie trwało przechodzenia metamorfozy, czyli, e, czyli e, może nie odchudzania, a budowania swojego ciała tak, jakbym chciała gdzieś tam, żeby wyglądało. Mhm. E, I myślę, że osoby, które borykają się z otyłością, czy w drugą stronę e, nadmierną otyłością, anoreksją, mhm. i innymi jakby zaburzeniami odżywiania, e, to jest walka przez całe życie z tym, nie? Mhm. Ja wiem, że jeżeli będę y, pozwoliłabym choć na chwilę wrócić do y, poprzedniego trybu życia, jaki prowadziłam, i kiedy y, byłam o 24 kg większa, no to to powiem ci, że mogłabym zrobić to nawet w tydzień czy dwa. <grystanie> <grystanie> Czyli masz predyspozycję. <grystanie> Mam bardzo duże predyspozycje, ale nie chcę mieć, mieć tych predyspozycji. Mhm. Tylko zrozumiałam coś takiego. Y, czy. czy, czy czy to chodzi o odchudzanie, czy o jakieś zmiany wyglądowe, tak? Każdy człowiek uważa, że fajnie ma coś takiego w sobie, że chce być troszkę lepszy, chce być mhm. lepszą wersją siebie. I czy to wygląda, jak dla kogoś jest wygląd fizyczny bardzo ważny, super, niech w to mhm. idzie, a niech nie przesadza oczywiście. Um, ja się cały czas, yy, całe życie, do czego dążę, całe życie mogę się czuć i, i mam tą myśl w głowie jak grubaska, mimo że na przykład nie będę już grubaską. Nie? Mm -hmm. To nie jest tak, że to jest to, co, ten sposób myślenia, o którym ty tutaj powiedziałaś, to nie jest tak, że to, jest, to się otwiera droga do szczęścia, bo to, to jest interpretowanie tego oczywiście, jeżeli chodzi o posturę, kilogramy w lewo bądź w prawo, ale tak naprawdę to jest interpretacja do tego, czy otwierasz sobie drzwi do bycia szczęśliwym. Otwieram sobie, ale wiesz, przez co ja tak uważam, przez to, że, że zaczynasz rozumieć, że to nie jest tak w życiu, że, ty, że, że ci przyniosą na gotowe mm. i ty będziesz to, to miał, nie? Tylko to trzeba pracować po prostu w życiu. Ja doszłam do takiego momentu. Też bazując na takim doświadczeniu, że naprawdę możemy mieć dużo, czy to, czy to jakby zawodowo, czy to też jakby wyglądowo, ale my musimy tego chcieć i nad tym cały czas pracować. No życie takie jest, że trzeba coś robić w życiu. To prawda, tak. to jest niesprawiedliwe życie. To jest niesprawiedliwe życie. To jest bardzo niesprawiedliwe życie, ale, ale tak jest. I, i, I odkąd. Ja lubię takie zdanie, nie? że weźta się za robotę. Nie? Weź to się za robotę. Odkąd ja się wzięłam za robotę i zaczęłam się skupiać na, na sobie, ale no, nie tak wiesz egoistycznie, że zaczęłam olewać całkowicie mhm. wszystko, tylko jestem ja i tak dalej, to, to dało mi to bardzo dużo szczęścia. No, bo my jesteśmy też wychowani na tym kulcie Adama Małysza, że taki skromny, wiesz, bułka z bananem. Nie, i ja jestem tak szczęśliwą teraz osobą, dlatego że zaczęłam y, ćwiczyć. Ja już nieraz podejmowałam takie ćwiczenie, bo moje ćwiczenia polegały na tym, że tydzień sobie poćwiczyłam, a później na pół roku usiadłam i zaczęłam jeść słodycze. To była główna, słodycze było główną moją dietą. Mm -hmm. Do tej pory nie wystrzegam się z słodyczy, bo nie chcę na tym tle wariować, bo uważam, że jeżeli bym się wystrzegła i przeszłabym na stricte taką dietę typową, no to ja bym na niej wytrzymała, bo ja wytrzymam, mm -hmm. tak? Tylko, że po miesiącu ja się rzucę na jedzenie, więc jakby <laughs> <laughs> na te słodycze, na to wszystko, co nie miałam przez ten miesiąc. Ja już, ja już nie raz, ja, ja chudłam, ja, ja mam tendencję do tego, że ja potrafię bardzo szybko tyć i bardzo szybko chudnąć, o ile chcę. Mm -hmm. No to, to, to wiesz, no po prostu, też, też po prostu tak się poznałam, że ja wiem co jest dla mnie dobre, co mi przyniesie jakieś efekty, a co jest dla mnie złe. No jedynie dla mnie dobrą opcją jest to, żeby ćwiczyć, robić cokolwiek po prostu. E, nawet wiesz, zwykły, zwykły spacer. Nie? Kiedy, gdzie kiedyś myślałam, co ja będę tak chodzić? No, co, gdzie ja będę tak chodzić? Bo spacer nie ma celu przecież. No. Idziesz, zataczasz kółko i wracasz do domu, to jaki to jest cel? Ale no, okazuje się, że niekoniecznie wszystko musi mieć cel, a cel dopiero często widzimy dopiero po jakimś czasie, gdzie nie wiem, po pół roku maszerowania widzisz, że dało ci to efekty w postaci fajnej sylwetki tak to prawda akurat że jeżeli chodzi o takie małe rzeczy my po prostu jako społeczeństwo w dzisiejszych nie czasach nie tego a żyjemy bardzo mało aktywnie fizycznie po prostu świat jest tak skonstruowany żeby dzisiaj nie potrzebujemy żyć e, aktywnie no bo tak zazwyczaj każdy ma pracę przy biurku może nie każdy ale dużo ludzi już po prostu pracuje w ten sposób że nie wymaga to na, na tyle, tyle potrzeby fizycznej ile kiedyś no bo kiedyś człowiek szedł do pracy i spalał tam więcej kalorii niż nie na jednym no, czynniku. dokładnie dużo nie ludzie też dużo jakby też no i dużo też, chodzili wiesz dużo było wcześniej było dużo więcej gospodarstw rolnych y każdy gdzieś na przykład na wsi miał swoje gospodarstwo i pracował, fizyczność dodawał temu, a teraz już wiesz, na przykład wieś kiedyś, a wieś teraz to są zupełnie dwie inne rzeczy. Business, biznes, biznes, to no. są biznesmeni. No, no właśnie. Także no. tutaj tutaj w ogóle nawet nie ma o czym gadać, dlatego ja uważam, że to, to, to robienie kroków i tak dalej to są rzeczy naprawdę ważne ze względu na to, że czasami ludzie dopiero orientują się, na przykład, że nie chodzą w trakcie dnia, kiedy na przykład kupują sobie jakiś zegarek, i zegarek mi pokazuje, że mam 4000 tysiące kroków. W, mm. Tak, wtedy zaczynasz kojarzyć, że o. No. I wow. tak naprawdę te 10, które się wymaga, tak teoretycznie, że to jest całkiem okej, okay, to jest bardzo mało. Do... Ale wiesz, myślisz, że, mi, myślisz, że wiesz, ludzie myślą czasami, że, że mi się chce, nie? I pytają mnie o motywację. Ludzie, kochani, jaką motywację? Ja w ogóle nie mam motywacji. Moją motywacją jest to, że, że, że po pół roku ważę po prostu mniej. To jest, to jest teraz moją motywacją. A na początku to. Ja może nie było momentów, kiedy płakałam o to, no ale były takie momenty, kiedy wiesz, kiedy, nie kiedy jeszcze nic nie robiłam. O, nie, były taki moment, kiedy byłam w naj najgorszym stanie, jakby sw swojej otyłości. ważyłam 96 kg, to było po drugiej ciąży. Mhm. I żeby nie było, że ja obwiniam ciążę o to, absolutnie nie obwiniam mhm. ciąży. E, gdzieś tam na pewno, jakby ciało kobiety się zmienia po ciążach, ale e, to było po prostu winą mojego żarcia mhm. i braku czasu, nie? Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia jumisu. No i dobra, i jak wyważyłeś 96 kilo... No poszłam jest? sobie, wiesz co, zapłaciłam chyba 2 czy trzy tysiące. Yy, zainwestowałam w siebie. Stwierdzam, mm. że to jest czas, żeby zainwestować, zmienić swoje ciało. Wiesz co zrobiłam? Nie poszłam ok. na zabiegi modelujące ciało, gdzie, yy, gdzie wiesz, gdzie byłam otyłą osobą. A żeby robić zabiegi modelujące ciało, to przede wszystkim przy tym trzeba mieć dietę jakąkolwiek. Dietę, nie stricte dietę może wyznaczoną, ale po prostu też ograniczać jedzenie, przestać żreć słodycze na potęgę. No, lepiej, zdrowiej się po prostu odżywiać i fajnie by było przy tych zabiegach ćwiczyć. A myślę, że ja to robiłam wtedy nie. Ja myślałam, że się położę. Oni mnie tam tymi, tymi wymasują, i ja już będę szczupła. No i tak się nie stało, no. <laughs> nie wiem dlaczego. Jezus, ale może złóżmy reklamację. <laughs> no, powinna, nie? Mm -hmm. no dobra, bo... no i wtedy kiedy, kiedy tak naprawdę przyszedł do ciebie taki moment, że stwierdziłaś okej, okay, podejdziemy do tego realnie, no bo musiałaś ponieść pewnie wiele porażek. Ja mogę ci powiedzieć ze swojej strony, ważyłem 110 kilo. Ja powiedziałem, gratuluję. Że jak, ważyłem, jak ważyłem 110 kilo i, i miałem codziennie, i założyłem sobie, że codziennie będę chodził biegać, to na pierwszym bieganiu myślałem, że się popłaczę, ze względu, bo to jest, przy, to, to jest coś takiego, że dochodzi do ciebie wiadomość, że jesteś tak słaby, że nie zrobić tych trzech kilometrów tak, jakby się chciało kiedyś zrobić. Więc jak u ciebie to wyglądała ta droga, kiedy wchodzisz i musisz się zmierzyć z tym, że musisz po, postawić przed sobą prawdę o samym sobie? No wiesz, jakby pierwszy trening mój, to wyglądał, wiesz, komicznie, no bo jakby, wiesz, po pół minuty ja mam spocona jak świnia, nie? I wiesz, ciągle po, poprawiałam sobie majtki, bo wydawało mi się, że w, że wiesz, że w majtkach, jak, jak zakryję brzuch, to, to nie widać właściwie tego. Wcale mhm. nie jest tak źle. Nie wiem, czy ja widziałam kiedyś w sobie, że, tak, że taka jestem. Jakby też, też mój mąż, jak widzi zdjęcia z, te, z tego okresu, to on we mnie tego nie widział nigdy. Mhm. On wiedział, że jestem grubsza, ale nigdy nie myślał, że aż tak. Jak teraz ma porównanie, jak schudła? A, a byliście jakiegoś lekarza, wiesz, coś. Może nie dowiedzi, też cię Nie, no teraz jakby powiedział to, że jest, że jest w szoku, nie? Mm -hmm. Chłop w szoku, no? Zmienią ja też mnie. jestem w szoku, wiesz, ja, ja widzę siebie codziennie i ja tego nie zauważam, wiesz, ja obserwatorzy mi piszą: gratuluję, widać zmianę, nie? Fajnie, dzięki. Ale dopiero wiesz, to był moment też, gdzie ja mam bardzo mało zdjęć z tego mhm. okresu, no, 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 no wiadomo o co chodzi, mhm. ale wiesz, ale na szczęście mam Instagrama i mogę wejść w archiwum, więc ostatnio zrobiłam sobie tak, taki, taki przemarsz po archiwum mhm. i przyszłam do, do tamtego roku, no to się zdziwiłam sama. Jest. Bo wiesz, ja, ja, ten, ja zawsze mówiłem, że moja rodzina, cała, genetycznie ma duże policzki i duże twarze. Mm. <laughs> Okazało się, że wiesz, że, że to jednak nie jest genetyczne. <laughs> że to nie takie typy. <laughs> no dobra, a jest jakiś cel, który chcesz osiągnąć? W sylwetce? Mm -hmm. nie, nie, nigdy nie miałam takiego celu. Ja po prostu. Ym, ja, ja chyba zrobiłam to tylko i wyłącznie dlatego, że ja się nie, nie podeszłam do tego jak do odchudzania. Mm -hmm. I to mogę się przyznać. Ja po prostu w, pewne, w pewnym momencie tak poćwiczyłam jeden dzień, później mówię: A dzisiaj też poćwiczę drugi dzień. I tak sobie myślę, że chyba będę, chyba będę ćwiczyć dalej, nie? I mówię: Dobra, no, okej. Okay. I tak. Przez, przez pierwsze dwa tygodnie to było mi strasznie ciężko. No, tak bliska płaczu byłam, ale chyba nie było takiego momentu, że ja płakałam. Bardziej były momenty, kiedy, kiedy nie ćwiczyłam, nie robiłam nic takiego i płakałam, widząc się w lustrze na golasa. Mhm. To było mi przykro trochę, nie? Bo, bo nigdy nie chciałam tak wyglądać, jak wyglądałam, no. No bo niestety to jest takie, że. No tak, wiesz, słabo się patrzy, jak tam wszystko ci wisi po prostu. No nie oszukujmy się. No nie, nie, to jest przygnębiające. To jest, znam, jest. To, znam dokładnie e, to ze swojego doświadczenia. Pamiętam, że kiedy nie chcesz patrzeć na siebie w lustro, to, to jest chyba no, już ostatni etap tego. To tego. jest ostatni etap, nie? że widzisz, do mnie nie przyszło to tak łatwo. Ja sobie taka byłam, ona zabiegi się zapisałam ale i teraz potrafiłam bo ty, zrobić, Bo no? wiesz co, ja zawsze uważam, że najbardziej zgubne w człowieku jest nadzieja, bo zawsze nadzieję, masz, na masz nadzieję, no, że to, to będzie trochę lepiej. Że to troszkę jednak pomoże. A, a teraz mogę stwierdzić, tak, od maja, od, od maja ćwiczę regularnie z jedzeniem. Z jedzeniem mogłabym hmm. troszkę jeszcze. Fakt, że po prostu zmniejszam porcję, mniej jem. Jem wszystko, ale mniej, po słodycze nadal sięgam. Yy, ale chciałabym jeszcze, tak, może nie wiem, jak to powiedzieć, zdrowiej jeść, mm -hmm. żeby więcej warzyw jednak jeść. Chcia, chciałabym prowadzić takie życie, takie bardziej zdrowe. Ja pamiętam, jak obejrzałem dokument. I żeby mi to jeszcze smakowało, bo to jest główny element. Nie wszystko zdrowe to smakuje. No, niestety. A ja lubię smakować jedzenie, nie? Ja on to szczęście, że nie lubię, ale też jak obejrzałem sobie. Yy, <laughs> Mój dokument, mąż tak ma, dlatego do... jest suchy. Dokument o Arnoldzie i tak sobie pomyślałem, że kurde, on ma tyle lat i. Fajnie, to nawet nie chodzi już o to, żeby być silnym, żeby mieć taką sylwetkę i tak dalej, tylko żeby być sprawnym, jak już się będzie starszym. No, że... ja widzę to po sobie teraz, że, że tak przede wszystkim odkąd schudłam i odkąd ćwiczę regularnie, to mam więcej siły nawet właśnie na zabawę z dziećmi, mm -hmm. nie? Ja, ja przedtem nie miałam siły się faktycznie schylić, siedzieć, nie miałam siły, bo mi wszystko tu przeszkadzało. <laughs> Hmm. Wiesz, na górę, nie? Na górę męża no. wysyłałam, żeby przyniósł, nie wiem, na zmianę bluzkę dla, dla dziecka. Musi nie chciało po prostu iść. No tak, bo A to teraz rozleniwia. mi się chce. No bo to rozleniwia. No bo po prostu też się robić dla siebie, żeby było jak najbardziej komfortowo. To no, wydaje mi się, ja to, że to jest po prostu Ja pułapka. jestem dumna z tego, wiesz? Strasznie jestem, strasznie jestem szczęśliwa, że ja to robię że ja się nie poddałam po takim czasie, no bo ja się zawsze poddawałam. Ja jestem tak szczęśliwa, ja nie wierzę w sumie to, że ja to robię, bo ja byłam troszkę taka, wiesz, w szkole to ja byłam bardzo, bardzo sprawna y, fizycznie, jeżeli chodzi mm -hmm. o to, ja bardzo lubiłam jakby WF na przykład, nie? Ale gdzieś tam, no, w... z biegiem czasu y, byłam ostatnią osobą, która po prostu y, nie lubiłam się pocić, o. <laughs> nie będę ćwiczyć, bo ja się spocę po prostu, a nie mm -hmm. lubię tego. Okej, okay. a to w ogóle, to w ogóle ciekawe. Że, że, że jest, byłam sprawna, ale nie lubiłam się pocić. No nie. Antyperspiranty. Ty powinnaś, <grym> powinnaś iść w to. E, I powinniście za to, za to płacić. Ale zamykając ten, ten wątek kilogramów i ćwiczenia, mhm. bo ta, ta rozmowa mocno się też przewijała o ludziach, bo ludzie w Twoim życiu byli też ważni. Uważasz, że przyjaźnie mają terminy ważności, jak jogurt? No nie chciałabym tego powiedzieć, ale uważam, że tak. Mm -hmm. Chociaż wiem, że, że czasami są przyjaźnie, które trwają całe życie i takim osobom tylko gratuluję, że potrafiły się takie dwie osoby spotkać. Mm -hmm. To też jakby każda przyjaźnie zależy od dwóch stron. Czy chcemy tą kontynu kontynuować. A często z zbieg biegiem życia zdarza się tak, że przestajemy siebie rozumieć albo po prostu zmieniamy swoje priorytety ktoś się hmm. zmienia, ktoś drugi zostaje w tym i niekoniecznie jakby to dalej ma sens. No to teraz pytanie jest takie, jeżeli chodzi o miłość, to jest dokładnie tak samo? No bo jak spojrzysz na to, nawet wyszliśmy z tego, z tego mm -hmm. położenia, że tak naprawdę jest przyjaźń, a wtedy ewentualnie może być ta legendarna miłość, że po prostu możesz się zmieniać w, dwa, w dwóch różnych no, kierunkach. No przecież się takie rzeczy dzieją, może tak być. Tak, ale to się znaczy tak, że jeżeli... Tylko tu już wiesz, to tutaj też wchodzą inne e, takie aspekty, że... W pewnym momencie w związku czy w przyjaźni, w relacji czujesz wypalenie. Tylko jest kwestia tego, czy ty, czy ty chcesz podpalić to ponownie, hmm. czy z tego zrezygnować. No ale to jest bardzo trudne. No, to jest bardzo trudne. No bo, no, no bo jednak Mam nadzieję, sobie... że takie coś mi się nigdy nie zdarzy, nie? No to, to Wolałabym rzeczy... być z tym chłopem, z którym jestem, <laughs> tak? niż szukać, nie? A myślałem, że tutaj padnie Znowu od początku, wiesz, zaczynać ten etap, kiedy się nie pierdzi przy drugiej osobie A, myśla... A myślałem, że tutaj będzie deklaracja, wiecie co, jak coś, to piszcie. pomiędzy <laughs> nami trochę jest tak, wiecie, nie? Się wypala. <laughs> Teraz ja chodzę do góry i tak, wiecie, no, no jednak, e, jednak nie. Byłaś namawiana przez swoich widzów, żeby założyć Żyć własny stand-up. To jest na dla Ciebie jakiś pomysł? Na obecną chwilę nie. Ale tak sobie spojrzałaś na przykład czasami na to. Oglądasz sobie Lotka, oglądasz sobie Rafała Paczesia mm? i myślisz sobie, no, dałabym radę. No właśnie nie wiem, czy bym dała radę. Nie, nie czuję się pewnie tak, czy, czy nie czuję się pewnie w tym, czy ja bym miała takie flow na żywo. Mm -hmm. Bo jakby moje filmy są montowane. Ja mam chwilę do zastanowienia się. Co powiedzieć, co poprawić, i tak dalej. I pytanie jest też: kwestia tego, bo ja jestem też zwolennikiem tego, że wszystkiego da się w życiu nauczyć, o ile się chce. Tylko nie wiem, czy ja jestem na tym etapie, że ja bym się zdołała tego flow, takiego stand-upera nauczyć. Bo być może byłabym w stanie to hmm. zrobić. Nie mam pojęcia. Wiesz, miałabyś też taką szansę na przykład spróbować pojeździć na te open Mike i zobaczyć, czy ludzie to reagują na naszym No Ale oni właśnie też jest program. też pytanie, że wiesz, życie z upera czy w kabarecie jest związane z tym, że nie macie często w domu. Mhm. Śpisz po hotelach, a spania po hotelach ja wręcz nienawidzę. I tutaj też jest ta kwestia, czy ja bym. Rafał wraca dała prawie, radę. Zawsze, prawie zawsze do domu, z tego co mi mówił. Wydaje mi się, że w ogóle bardzo duża część ludzi wraca. Czyli z... da radę tak, takie tak. coś robić. Da radę, no jeszcze jest dobra dobra. Dużo kasa. widzów też się mnie pyta, czy wiesz, życzą mi karierę jakby w aktorstwie, mm -hmm. e, ale ja też się, no, no musiałabym spróbować. No ale, ale... Zobacz, tutaj akurat mogłabyś chodzić na castingi, to bardzo prosty temat. Też e, wiesz, co tylko się zastanawiam nad tym, czy ja e, kurczę, to jest strasznie dla mnie trudne, bo nie wiem, czy bym dała radę grać pod scenariusz, kto, e, który układa ktoś. Mm -hmm. <laughs> Czy ja bym umiała się słuchać reżysera, który mi mówi tak naprawdę krok po kroku, co ja mam robić, żeby to dobrze wyglądało. Ja trochę inną, inne spojrzenie, wiesz, na, na to, co jest śmieszne, co jest, do, co jest dobre i tak dalej. Często nawet y, przy współpracach muszę trochę się pokłócić najpierw, żeby, żeby dana reklama wyglądała tak, jak wygląda. Ja dzisiaj akurat oglądałem sobie, bo chciałem zobaczyć, jak, 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 jak reklamujesz <laughs> współpracę, wiesz, to było dla mnie takie, że chciałem sobie zobaczyć, no, jak ty to potrafisz opakować, żeby na tym zarobić. No. I oglądałem reklamę z Lot to. No. I podoba ci się, czy nie? Sama reklama tak, ale mm, nie, nie wiem do końca, nie jestem przekonana, ale tam się troszkę negatywów pojawiło pod postacią, że jest to hazard, że promowanie hazardu jest... Nie, no jest... dobra, tutaj pomijam, pomijam ten wątek. Wątek tylko i wyłącznie artystyczny. Sama reklama tak, bardzo mi się podoba. Dobrze, to wymyśliłam. <laughs> tak mi się wydaje. No, no lepiej, lepiej tego produktu uważam, że w taki, w taki sposób nie, nie można by było zareklamować. Oczywiście mógłby być inny, lepszy scenariusz. Mm -hmm. Bo, bo jakieś tam inne pomysły miałam na to, ale wydaje, wydaje mi się, że, że tak, że dobrze. A jeżeli chodzi o inne współpracę, to jakie są wymagania od Ciebie? No bo ja, ja, ja wiem, jakie są w podcastach, ale nie mam pojęcia, jakie są u Ciebie. No ja sobie troszkę swo, swoimi parodiami pod względem reklam zrobiłam krzywdę, bo. No. <laughs> bo każdy oczekuje ode mnie tego, żeby było śmiesznie, mhm. żeby było to w moim stylu. Ale też, żeby były produkty pokazane w 100%, a tak się nie da. Nie zmieści się to w po prostu w półtorej minuty, żeby to było reklamowe, zabawne, śmieszne i żeby były dialogi, i jeszcze żeby był pokazany produkt 50 razy. To się tak nie da. Mm -hmm. To wymagają od ciebie nierealnego. No i jak się im tłumaczy, że się, tego się nie da? No trzeba pisać, żeby pisać. Dużo trzeba pisać i wyjaśniać. Nie? No, Ale ja słyszę, że to jesteś bardzo droga. Ja jestem droga? No, naprawdę. No, że masz no. Bardzo, dobry, bardzo dobry odbiór społeczny po prostu tych wszystkich e, reklam, bo tam powiedzmy z tym hazardem, to nawet nie traktuję tego za, za bardzo no, na ja poważę, też, no ja też nie, dlatego wzięłam to do reklamy, bo jakby nie, nie spodziewałam się takiego e, odbioru po prostu, mhm. nie? A jakby wyglądał ciebie proces odrzucania, czego na przykład nie chcesz reklamować? Jak hazard reklamujesz to już wszystko reklamujesz. Wiesz co, na przykład dla mnie, chociaż reklamuję, tak? Jedną markę reklamuję, ale trochę się obawiałam i cały czas gdzieś mam takie myśli. Leki, suplementy mhm. są trochę niewdzięczną dla mnie. Nie wiem dlaczego, bo ja używam tak mhm. tego. Ale gdzieś tam też takie podejmując taką współpracę, bałam się, że może będę oceniona, że, że, że wiesz, że po prostu namawiam kogoś do żarcia leków czy suplementów. A to też nie jest moim celem. Ja, moim celem w reklamach jest zawsze to, żeby każdy był świadomy tego. I w związku z tym, że pracowałam bardzo długo na stanowisku sprzedawcy, to nigdy nie chciałabym dopuścić do czegoś takiego, żeby moje reklamy były stricte sprzedażowe, mm. że ktoś musi kupić, nie? No, ale ja nawet chyba tak nie spostrzegałem, no bo jeżeli ktoś, nie wiem, załóżmy do tego lotto, jak ktoś założy, że naprawdę zrobiłby taki prezent, to, to w ogóle... To jest świetna konwencja na reklamę, ale w, zakładam, że nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby y, kupić losy na lotto i dać komuś je w prezencie. Zakładam, Dodat, że... No dodatkowo, to takie chyba bardziej dodatki. Tak, no właśnie, ale tak bym tego nie skupiał. Nie? W sensie takim, że ja patrzę na to, że to jest pozytywne przedstawienie marki. Na pewno jeżeli szukałbym kogoś, do, u kogo nie wiem, byłoby dla mnie radą, że na przykład o, on sprzedaje suplementy, bo się zna na suplementach, bo mm -hmm. jest pewnie księgą mm -hmm. suplementów, to napisałbym do Michała Wrzoska. No właśnie, a widzisz, ja, ja na przykład się nie znam y, na wszystkich składnikach, ja oczywiście jakby trochę... Mam wiedzę, mm. ale nie jestem tym ekspertem. No nie? właśnie, ja patrzę na to wizerunkowo. Jesteś fajna, jesteś bardzo atrakcyjna w mediach społecznościowych, bardzo lubię oglądać Twój content. To, że pojawia się tam reklama, to dla mnie super, bo dostałaś kasę na to, żeby robić rzeczy, które lubisz. Ja tak na to patrzę. No ale Ty to rozumiesz, a większość ludzi tego nie rozumie, że y, to nie jest tak, że ja sobie będę, wiesz, siedzieć w domu i brykać przed kamerą za darmo. Mhm. Mm Dużo ludzi ma o to pretensje. Ja, ja to obserwuję też po może nie tak jak u mnie, bo widzisz, no ja tworzę trochę niestandardowe reklamy, ale po wielu twórcach, którzy, że tak powiem, no. Czasami może biorą za dużo, bo biorą wszystko mm -hmm. faktycznie albo tak się to wydaje. Listopad, grudzień był ciężkim okresem pod względem reklam, bo był i Black Friday, były święta i każdy reklamodawca, to jest dla mnie naturalne, mm -hmm. Hał się do influencerów yy, ze swoimi produktami. I to nie jest tak, że influencer bierze wszystko, bierze tyle, w danym okresie chce też to wykorzystać, na ile ma czas. No tak. No. Bo jak ja bym miała przyjmować wszystko, to ja bym chyba musiała nie spać w ogóle. No. No myślę, że mógłby być taki miesiąc, że byłaby reklama za reklamą. No ale bardzo, bardzo dbam o reklamę, to muszę się przyznać i powiedzieć: oby mi tak zostało. Mhm. <laughs> oby, oby mi tak zostało. E, no, że reklamuję produktów, które, które albo ja bym chciała kupić, albo które, po, które, które znam. Mm -hmm. yy, albo ewentualnie sobie testuje przez jakiś czas przednie. Mm -hmm. A miałeś takie reklamy, o których marzyłaś? No bo mm. na przykład, wiesz, używałaś rzetelnie tego produktu i on się do ciebie, po prostu ta firma do ciebie się mm, gdzieś odezwała? Nie, bo ja mam akurat jedną markę, o której marzę, nie? To o której marzysz? O <laughs> Dysonie! Załatwimy. Nie, nie, myślę, że jestem za, jeszcze za, za mała, nie? Nie, no proszę cię, oni, oni mają różnych e, influencerów. Nie, bo ja, ja kocham na przykład te produkty. I mam, jeszcze, mam w i domu, właśnie mam jeszcze w masz, to no, no, już, już do... nie trzeba. Już, już... Mam w domu i to jest taki produkt, który po prostu poleciłabym tak w 200%, a nie w 100%. Znaczy, a nigdy konkurencja Dysona nie chciała się odezwać? No bo tak naprawdę w założeniu tej konkurencji jest dużo. No bo to Odzywa... sam... Odzywali się, no. Philips się do mnie odzywa, ale no Philips to też lubię, nie? Mm -hmm. Więc no bo to są jest... super produkty, więc to, to jest jakby na, na plus. Ja czuję dumę, jak mogę taki produkt zareklamować, nie? No jasne, że to wydaje mi się, że no. to jest spełnienie marzeń poniekąd. Tak, 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 tak. No. Bo zostaliśmy wychowani na dużych telewizyjnych reklamach, a teraz tak naprawdę ta firma Czy znaczy w ogóle u dla mnie internet jest, jest niesamowitym narzędziem? Ja, ja do dzisiaj nie mogę sobie tego darować, że. Um, że in, naprawdę, internet może posłużyć nam ludziom do wspaniałych rzeczy. Do osiągania celów, spełniania marzeń, mm. zarobkowania. No, naprawdę, możliwości są nieograniczone. No i wiesz, i też ta Twoja historia pokazuje, że tak naprawdę dzisiaj ktoś może tego słuchać i może mieć naprawdę 20 parę lat i może myśleć, że on wszystko wie o tym, co ewentualnie go w życiu spotka, a może kompletnie nie, nie wiedzieć, co, co, co w jego życiu spotka, bo życie jest tak czasami. Niekonwencjonalne. Ja się w życiu tego nie spodziewałam, że, że mi to tak aż yy, wszystko urośnie. Mhm. Nie wiem, czy ja tego chciałam tak naprawdę. Gdzieś tam chciałam, nie? Jak byłam mhm. mniejszą influencerką i dostawałam pierwsze, wiesz, kremy nie? do testów czy coś, no to mnie to bardzo jarało. I wiesz, i ja po czasie też męża się swojego pytałam: A to czy ty nie myślałaś o mnie, że ja jestem trochę pierdolnięta. Jak ja siedziałam, wiesz, w ogródku i robiłam, wiesz, przez godzinę zdjęcie. Mhm. Zdjęcie, wiesz, jakim produktowi, nie? Krem mhm. na przykład. Ja godzinę siedziałam, ustawiałam światło, tutaj wiesz, latałam, gdzie jest ładniejsze. No. I, I czy to troszkę wiesz, no, no, no po trzydziestce dwójka dzieci, a ja w ogródku wiesz, czy Ja jeżdżę specjalnie do lasu, żeby zdjęcie zrobić ładne. Odpowiedział mi, że nie. <grym> a potrafi kłamać? Ale... <grym> nie, nie, chyba nie. Hmm. Chyba nie. No dobra, ale ładną puentą tej rozmowy będzie to, że. Masz oko, widzisz, jak ludzie się zachowują. Nie myślałeś, żeby te wszystkie scenki spisać i wydać to, na przykład, jako książkę? No, tutaj powiem ci, y, y, zaciekawiło mnie y, twoje pytanie, bo taki jest plan. Okej. Okay. I, i ten plan jest taki w krótkim czasie? Tak. Tak? Do, to... W dosyć krótkim, ale nie wiem, jak docelowo, kiedy to, to wyjdzie, czy to wyjdzie, nie? Mhm. No nie no, wyjść wyjdzie, no przecież powiedziałeś, że jesteś zawzięta i, i to wyjść to na, pewno, to na pewno wyjdzie, bo wiesz, z czym mi się to skojarzyło bardzo mocno? Z książką Kasi Nasowskiej, która mhm. tonowo rozpisuje o różnych problemach społecznych i to mi się było pierwsze moje skojarzenie... Też jak sobie pomyślałem o tym, że to się da naprawdę bardzo fajnie odpisać. Opisać Mimo, ale kiedy... ty, coś o, o czymś wiesz? Czy, nie, czy nie, nie. To jest, nie, nie. To była tylko jest moja bardzo... optyka. Tak? Naprawdę. No to w szoku jestem. No nie, no bo to było takie, pomyślałem sobie, że to, to było doskonałe, no. doskonałe na zmonetyzowanie. A będziesz robiła to z kimś, czy z wydawnictwem? E, z wydawnictwem, czy sama? Z wydawnictwem. Okej. Okay. A już jakieś, możesz powiedzieć, jakie wydawnictwo, czy nie? Ale jestem ciekawy W takim wypadku na to bardzo mocno czekam, bo ja uważam, że z tym wszystkim, co masz. To, bardzo ci dziękuję. To bo... może trafić też do zupełnie innej grupy odbiorców. I to mnie bardzo, bardzo i to bardzo ciekawi, bo mi się podoba to, jak ty potrafisz pokazać komuś jego zachowanie i jaki to może być sygnał. E, ale w, 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 wiesz, jakie ja otrzymuję takie, takie słowa, jak od ciebie teraz otrzymam, to, to, to y, bardzo mnie to buduje, także dziękuję. To ja dziękuję, że jesteś. Wydaje mi się, że takich ludzi w internecie jest potrzeba tylko i tylko wyłącznie więcej, żeby móc pokazywać nam samym e, nasze zachowania. I się nie gniewać broń Boże za to. Dokładnie tak. I pamiętać, <laughs> między sobą. No. I pamiętać po prostu o tym, że... Ludzie tacy są. Dokładnie. Tacy jesteśmy, bo każdy z nas jest człowiekiem i każdy z nas popełnia błędy, a czasami ciężko jest nam zwrócić uwagę komuś. Właśnie to Żyjąc w tym lęku, co ty, że po prostu ktoś może przestać cię lubić za to, że chcesz mu powiedzieć tylko i wyłącznie, że coś ciebie boli. Tak. To tak jakbyś miała kamyszek w bucie, ale byś go nie wyjęła, bo stwierdziłabyś, o tu ten kamyszek taki samotny jest, on się zgubił od swojej rodziny, bo to jest tak samo absurdalne, tak. no bo to nadal ciebie boli. Ty tak. po prostu nie chcesz pozbyć się tego problemu ze względu na to, że boisz, że, że zostaniesz sama i już nie będziesz miała kamyszka tak. w bucie. Dlatego ja ci bardzo dziękuję, uważam, że takie dziękuję filmy budują, budują nas. Jako ludzi i życzę Ci wielu, wielu sukcesów w nowym roku. bo... E, wzajemnie, oczywiście. No, ciekawa, ciekawa jestem. Co ja czekam, czeka, czekam na w takim wypadku na twoją książkę. Bardzo i to bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję.